Dobrze. Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 56. sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 11 października 2022 roku. Na wstępie chciałem przywitać wszystkich zgromadzonych, Państwa, Pana, Panią Burmistrz, wszystkich pracowników, gości, radnych. Dziękuję za przybycie. W sesji bierze udział 14 radnych, czyli możemy podejmować uchwały, jest kworum. Także dziękuję bardzo jeszcze raz radnym za przybycie. Przeczytam porządek obrad 56 sesji. I tak, punkt pierwszy, otwarcie 56 sesji 8 kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci, podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju i podpunkt pierwszy w sprawie zmian uchwały numer 10/58/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. Podpunkt drugi w sprawie zmiany uchwały. Tak, 18, tak. Łamane przez 386 przez 22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. Podpunkt trzeci w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. Podpunkt czwarty w sprawie zmiany uchwały 36 łamane przez 325 łamane przez 21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania z późniejszymi zmianami. Podpunkt 5 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Podpunkt 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Punkt 4 poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt 5 interpelacje i zapytania radnych i punkt 6 zamknięcie sesji. Przed otwarciem sesji wpłynął projekt uchwały numer 76. To jest uchwała Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z powyższym chciałem Państwa poprosić o przegłosowanie zmiany porządku obrad. Proponowałbym ten projekt uchwały dać w punkcie czwartym, a resztę punktów przesunięcie, czyli poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej byłby punkt piąty, interpelacje i zapytania radnych punkt szósty i punkt siódmy zamknięcie sesji. Poproszę o przygotowanie głosowania w tej sprawie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 13 głosów za zmianą porządku obrad, 1 głos wstrzymujący się. W związku z powyższym projekt uchwały numer 76 wchodzi do porządku obrad w punkcie czwartym. Dziękuję bardzo za przegłosowanie. Przechodzimy do punktu drugiego. Sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Proszę panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni radni. W okresie międzysesyjnym od 5 września 2022 roku do 11 października 2022 roku wydałem 24 zarządzenia jako organ wykonawczy gminy w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie, 4 zarządzenia zmian dotyczących wykonania uchwały budżetowej, 6 zarządzeń, zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2022 rok, 8 zarządzeń, zmiany planu finansowego rachunków dochodów i wydatków środków z funduszy pomocy, 4 zarządzenia, ustalenia polityki rachunkowości dla potrzeb realizacji zadań w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19, 1 zarządzenie,
utworzenie planu finansowego środków z COVID-19 jedno zarządzenie. Zarządzenia ogólnoadministracyjne dotyczące w sprawie wyznaczenia i uposażenia pracowników OPS-u w Rabce Zdroju do przeglądania danych zawartych w zintegrowanym systemie wsparcia polityki programów ograniczenia niskiej emisji w bazie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w zakresie złożonych deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, zmiany zarządzenia w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania dla organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w artykule 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i związków zawodowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy świadczonej przez gminę Rabka Zdrój na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju wprowadzane z zarządzeniem z dnia 30 marca 2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju. W sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia w okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 9 upoważnień. Upoważnienia dla pani Barbary Łopata, kierownika OPS-u w Rabce Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia. Upoważnienia dla pracowników OPS w Rabce Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła na wniosek kierownika OPS-u. Upoważnienie dla 3 pracowników Urzędu Miejskiego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatków dla odbiorców wrażliwych i rekompensat dla podmiotów uprawnionych na zasadach określonych ustawą z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Upoważnienie 4 pracowników Urzędu Miejskiego do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tzw. dodatku węglowego. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 4 upoważnienia z rejestru upoważnień. Upoważnienie dla pani Renaty Poparda Dąbrowskiej do występowania przed organami administracji samorządowej, rządowej, urzędami i wszystkimi instytucjami we wszystkich sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków, uzyskiwaniem uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych, zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji, uzyskania dziennika budowy i warunków technicznych dotyczących zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbiórka budynku wraz z infrastrukturą techniczną, to jest instalacjami wewnętrznymi, zbiornikiem na ścieki, instalacją kanalizacji sanitarnej i utwardzeniem terenu, oświetleniem, instalacją wodociągową oraz 2 wiat na działce w obrębie Chabówka. Upoważnienie dla pani Urszuli Filas, inspektor Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju do złożenia wniosku o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Upoważnienie dla pani Anety Kozłowskiej, naczelnika Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego do złożenia wniosku o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Upoważnienie pana Krzysztofa Farona, przedstawiciela firmy Projekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron do występowania przed organami administracji samorządowej, rządowej, urzędami i wszystkimi instytucjami we wszystkich sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków, uzyskaniem uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych i warunków technicznych dotyczących zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa drogi gminnej Chabówka-Skawa wraz z infrastrukturą techniczną. W wyżej wymienionym okresie wydałem 3 zarządzenia wewnętrzne jako kierownik urzędu. Powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą dostawa energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023. Powołanie zespołu zadaniowego do spraw obsługi podmiotów wrażliwych wymienionych w ustawie z 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, powołanie komisji przetargowej na potrzeby zadania pod nazwą kompleksowe zimowe utrzymanie przyjezdności
w sezonie zimowym 2022-2023. Informacja na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego Gospodarki Gruntami. Dokonano 6 uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączy, wydanie 2 decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, nadanie 27 numerów porządkowych dla nowych budynków i przygotowanie odpowiedzi na pisma, które wpłynęły do Wydziału. W wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Wydział IRG. Zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą remont drogi dojazdowej do osiedla Kaczmarczykowa w miejscowości Chabówka. Została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych, to jest konsorcjum firm Profexim spółka jawna Duda ulica Chodkiewicza Kraków oraz Bildex Dariusz Duda Ostówka Mszana Dolna. Wartość umowy 267 472,73 zł. Zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą remont drogi dojazdowej do osiedla Laskówka w Rdzawce. Została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych, to jest firma Jurtex, ulica Podhalańska 29. Wartość umowy 168 888,88 zł. Zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą remont drogi dojazdowej ulica Miśkowcówka w miejscowości Rabka Zdrój. Została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych, to jest konsorcjum firm Profexim i Bildex, czyli firma Kraków i Łostówka, na wartość 287 412,75 zł. Zostało zakończone 3. postępowanie na zadanie pod nazwą usunięcie usterek ujawnionych w trakcie użytkowania obiektów realizowanych w ramach zadania pod nazwą rozbudowa parku zdrojowego w Rabce Zdroju, zagospodarowanie bulwarów nad Pończanką. Została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych, to jest firma Kośmider, ulica Słoneczna 24, Rabka Zdrój. Wartość umowy 448 626,13 zł. Zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka Zdrój w roku 2023. W postępowaniu została złożona 1 oferta. Lider konsorcjum zakłady komunalne spółka z o.o. ulica Kilińskiego 46B, Rabka Zdrój. Przepraszam, bo tutaj ma być. Drugim partnerem jest FCC Podhale, spółka z o.o. z siedzibą ulica Jana Pawła II, 115, Nowy Targ. Cena ofertowa wynosiła 5 728 752 zł. Deklaracja przeprowadzenia akcji promującej termin płatności 30 dni. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zostało zakończone 2. postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Chabówce w ramach zadania poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. Wpłynęły 2 oferty. Oferta pierwsza, firma handlowo-usługowa Potoczak SKW 625. Cena ofertowa 2 333 333,33 33 zł. I wydłużenie okresu gwarancji o 3 lata. I druga oferta, firma Profes, remontowo-budowlana Rafał Konieczny SKW. Cena ofertowa 2 336 260 9,38 zł i wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 3 lata. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zostało zakończone 2. postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku przedszkola w Chabówce w ramach zadania pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. Wpłynęły 2 oferty. Oferta pierwsza, firma handlowo-usługowa Potoczak SKW 625. Cena ofertowa 1 202 020 zł 20 groszy, no i wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 3 lata. Druga oferta, Profes, firma remontowo-budowlana Rafał Konieczny, SKW 79B. Cena ofertowa 1 188 700 zł i wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 3 lata. Postępowanie zostało unieważnione
ponieważ najniższa cena przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zostało zakończone drugie postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju w ramach zadania pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka-Zdrój. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Oferta pierwsza, firma handlowo-usługowa Potoczak Stanisław Skawa 625, cena ofertowa 3 195 tysięcy i wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 3 lata. Druga oferta, firma Profes remontowo-budowlana Rafał Konieczny Skawa 79B, cena ofertowa 3 174 720 zł, wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o kolejne 3 lata. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi, iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zostało zakończone drugie postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku przy ulicy Kilińskiego w Rabce-Zdroju w ramach zadania pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka-Zdrój. W postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Firma budowlana Andrzej Zając, ulica Poniatowskiego 184, Rabka-Zdrój. Cena ofertowa 1 272 538 059 groszy i wydłużenie okresu gwarancyjnego o kolejne 3 lata. Druga oferta, firma handlowo-usługowa Potoczak Stanisław Skawa 625. Cena ofertowa 1 100 000 i wydłużenie okresu gwarancyjnego o kolejne 3 lata. I trzecia oferta, Profes, firma remontowo-budowlana Rafał Konieczny, Skawa 79B. Cena ofertowa wynosi 1 292 400 zł i wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o kolejne 3 lata. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zostało wszczęte postępowanie na zimowe utrzymanie przejezdności na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz Sołec, Chabówka, Ponica i Rdzawka w sezonie zimowym 2022-2023. Postępowanie zostało podzielone na 7 części. Termin składania ofert jest do 28 października. Zostało wszczęte postępowanie na zakup energii elektrycznej na rok 2023. Termin składania ofert jest do 24 października 2022. Zostało wszczęte drugie postępowanie na zadanie pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrój w roku 2023. Termin składania ofert do 4 listopada 2022. W opracowaniu postępowania na dostawę systemów oraz sprzętu informatycznego realizowanym w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres. Część pierwsza, dostawa systemu wideokonferencyjnego do pracy zdalnej. Część druga, dostawa serwera logów i część trzecia, dostawa stacji roboczych oraz stacji roboczych typu laptop. Modernizacja sieci teleinformatycznej wraz z wykonaniem dedykowanej instalacji zasilającej elektronicznego zasilania elektronicznego w budynku Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju w ramach projektów rozwój e-administracji w gminie Rabka-Zdrój, dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z usługą wdrożenia dla gminy Rabka-Zdrój w ramach projektu rozwój e-administracji w gminie Rabka-Zdrój, wdrożenie i instalacja oprogramowania będących e-usługami w gminie Rabka-Zdrój w ramach projektu rozwój e-administracji w gminie Rabka-Zdrój. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych prowadzone w trybie zapytania ofertowego realizowanego przez Wydział IRG. Wykonanie utwardzenia alejek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Zaryte w Rabce-Zdroju. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych. Droga Krajowa 28 w kilometrażu 71 km 586 metrów w miejscowości Rabka-Zdrój oraz Droga Krajowa 47 w kilometrażu 1575 metrów w miejscowości Jabłówka. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, uczestniczyłem w 26. Transgranicznym Kongresie Euroregionu Tatry na Słowacji. Uczestniczyłem w jubileuszu par małżeńskich 50, 55, 60, 65 i 70-lecia
par małżeńskich. Uczestniczyłem w obchodach rocznicy najazdu Rosji na Polskę. Uczestniczyłem w konferencji z NCBiR-em, w zebraniu z mieszkańcami Rdzawki, w zespole szkół uzdrowiskowych. Uczestniczyłem w święcie szkoły podstawowej imienia kawalerów Orderu Uśmiechu. Uczestniczyłem w uroczystym podsumowaniu 29. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Służb Mundurowych Resortu Spraw Wewnętrznych. Uczestniczyłem w posiedzeniu zarządu SIM w Brzesku. W Nowym Targu wziąłem udział w posiedzeniu ZIT-u, czyli Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego. W Szkole Podstawowej nr 2 odwiedziłem Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła, projekt realizowany przez Ministerstwo Sportu i Polską Organizację Turystyczną. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładów Komunalnych w Limanowej. Wraz z radnym Piotrem Ptakiem uczestniczyłem w 25. Kongresie Euroregionu Tatry. W Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc uczestniczyłem w uroczystości otwarcia 34. Polsko-Słowackiego Sympozjum Pneumologii i Alergologii Dziecięcej. W Chochołowie wziąłem udział w obchodach Światowego Dnia Turystyki. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących uczestniczyłem w Święcie Domu i Zjeździe Absolwentów. W Dobrej uczestniczyłem w 11. Festiwalu Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego Beskidzka Podkówecka. Uczestniczyłem w uroczystości 28. rocznicy pożaru kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża. Uczestniczyłem w gali w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Z okazji 70-lecia oddziału Związku Emerytów i Rencistów uczestniczyłem w spotkaniu w Zakładzie Przyrodoleczniczym. W Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala. Spotkałem się z dyrektorem PZD w Nowym Targu. W Uniejowie uczestniczyłem w obradach walnego zebrania członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. W Ludźmierzu uczestniczyłem wraz z przewodniczącym Rady w uroczystości ustanowienia Matki Bożej Ludźmierskiej patronką powiatu nowotarskiego. Uczestniczyłem w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego żołnierzy 3. Pułku Piechoty Legionów. Uczestniczyłem w zebraniu sołeckim w Ponicach i w Chabówce. W Zwiku uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej. No i dzisiaj jeszcze uczestniczyłem w pasowaniu klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Zaryty. Dziękuję bardzo. To tyle. Dziękuję panie burmistrzu za sprawozdanie. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania w związku ze sprawozdaniem do pana burmistrza? Proszę. Ja mam jedno pytanie. Jaka nieruchomość była do wydzierżawienia? Co tam było? Czy można byłoby zrobić tak, że poprosiłbym wydział, żeby konkretnie podali i numer, i działkę, i o co to chodziło? To odpowiedzieliby. Poprosimy zaraz, dobrze? Jeżeli można prosić później. Dobrze. Czy jeszcze ktoś z państwa chciał się zapytać? Nie widzę. Dziękuję. Punkt trzeci porządku obrad. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Podpunkt pierwszy. I to jest projekt uchwały nr 70 w sprawie zmiany uchwały nr 10/58/19 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. W uchwale nr 10/58/19 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia finansowej pomocy dla powiatu nowotarskiego zmienia się paragraf drugi, który otrzymuje brzmienie. Paragraf drugi. Pomoc finansowa w wysokości 70 745 zł 96 groszy zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w latach 2020-2023 w następujących wysokościach. W 2020 9 344,44, 2021 4000 zł, w 2022 29 368,22 oraz w 2023 28 033,30 zł na realizację zadania, o którym mowa w paragrafie pierwszym. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rabki Zdroju. Uzasadnienie.
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji umowy i przesunięcia kwoty dotacji w wysokości 28 033 zł 30 groszy na rok 2023. By podpisać aneks do przedmiotowej umowy, konieczna jest zmiana uchwały nr 10/58/19 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. Czy ktoś z Państwa ma pytanie w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę, w związku z czym przechodzimy do głosowania projektu uchwały nr 70. Tak, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się? Gdzieś go przytrzymał. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 11 radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, 3 radnych wstrzymuje się. Projekt uchwały nr 70 przechodzi do realizacji. Dziękuję bardzo. Podpunkt drugi. Projekt uchwały nr 71 w sprawie zmiany uchwały 48/386/22 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. W uchwale 48/386/22 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 23 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego zmienia się paragraf drugi, który otrzymuje brzmienie. Pomoc finansowa w wysokości 50% kosztów opracowania dokumentacji, jednakże w kwocie nie przekraczającej 68 669 zł, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w 2023 roku. 68 669 na realizację zadania, o którym mowa w paragrafie pierwszym. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rabki Zdroju. I uzasadnienie. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wystąpił z wnioskiem o zwiększenie kwoty dotacji na opracowanie dokumentacji o dodatkowe 18 518 zł, co daje łącznie 68 669 zł oraz przesunięcie terminu realizacji umowy, to jest przekazanie dotacji na rok 2023. Wzrost wartości dotacji wynika z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. By podpisać aneks do przedmiotowej umowy, konieczna jest zmiana uchwały nr 48/386/22 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. Dziękuję. Głosujemy. Projekt uchwały nr 71.
Pan przewodniczący. Były. Ale tutaj już. Panie Michale. Już poszło. Dziękuję bardzo za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 12 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 2 głosy wstrzymujące się. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Dziękuję bardzo. Podpunkt 3. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowatarskiego. I tak, na podstawie artykułów, tutaj już nie będę ich odczytywał, Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu gminy Rabka-Zdrój dla powiatu nowotarskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka-Zdrój-Ponice w kilometrze od 3 plus 225,63 do kilometra 4 plus 514,15 w miejscowości Ponice, powiat nowotarski, gmina Rabka-Zdrój. Paragraf drugi. Pomoc finansowa w wysokości nieprzekraczającej kwoty 350 tysięcy złotych zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w latach 2022-2023 w wysokości w roku 2022 120 tysięcy złotych oraz w roku 2023 230 tysięcy złotych na realizację zadania, o którym mowa w paragrafie pierwszym. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki, ostateczną wysokość pomocy finansowej w granicach kwoty ustalonej w paragrafie drugim oraz zasady rozliczenia z wykorzystania środków dotacji na cele wskazane w paragrafie pierwszym określa umowa zawarta pomiędzy powiatem nowatarskim a gminą Rabka-Zdrój. Podpunkt drugi. Do zawarcia umowy upoważnia się burmistrza Rabki-Zdroju. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rabki-Zdroju. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w celu podpisania przez burmistrza Rabki-Zdroju umowy pomiędzy gminą Rabka-Zdrój a powiatem nowotarskim, na podstawie której gmina udzieli dotacji celowej powiatowi na zadanie pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka-Zdrój-Ponice w kilometrze od 3 plus 225,63 do kilometra 4 plus 514,15 w miejscowości Ponice, powiat nowotarski, gmina Rabka-Zdrój. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane dotyczące wykonania chodnika oraz usługi takie jak pełnienie nadzoru inwestorskiego, opracowania opinii technologicznych i inne świadczenia związane z rozbudową drogi w przedmiotowym kilometrażu. Pan burmistrz prosi o zabranie głosu. Proszę, udziela. Panie przewodniczący, szanowni radni. Pierwszy projekt tego chodnika jest chyba z 2013 roku, kiedy złożono wniosek. Były trudności z ustaleniem, albo inaczej z uzyskaniem zgód. Skończyło się to tym, że zostało to wykonane w formie ZRID-u. Jak Państwo pamiętacie, myśmy już mówili o tym w poprzednim roku, ponieważ powiat nowotarski złożył ten wniosek w ubiegłym roku. W tym roku również złożył wniosek na ten chodnik, tylko że znalazł się ten wniosek na tak zwanej liście rezerwowej. Gdyby był realizowany cały zakres tego chodnika, to byłyby to dużo większe kwoty. Natomiast powiat oprócz tych pieniędzy, które pozyskał, oprócz własnych pieniędzy, oczekiwał, że gmina będzie w stanie wesprzeć to mniej więcej kwotą 1 000 000 zł. Zadeklarowaliśmy tutaj po rozmowie z panią skarbnik, że nasze możliwości to są takie. Ta kwota, która była zadeklarowana na ten rok, czyli to 120 tysięcy plus ewentualnie w przyszłym roku jeszcze 230 tysięcy. Powiem tak, że chcielibyśmy, żeby to zadanie było realizowane. Trwa to już prawie dekadę. Oby się udało. Natomiast starostwo też oczekuje, że to wsparcie z naszej strony będzie większe niż to 350 tysięcy, które żeśmy zadeklarowali, bo te koszty są dosyć duże. Cały chodnik plus ta druga część to jest prawie 6 milionów, z tego udało się pozyskać 3 miliony, 1,5 miliona jest jakby do podziału między powiatem i gminą, ale myśmy zadeklarowali te środki, które jesteśmy w stanie
wypracować i przekazać co do tego zadania i inwestycji. Bardzo bym Państwa prosił o podjęcie tej uchwały, bo jest to ważna rzecz dla Ponic, tak jak dla Chabówki, Chodnik. Ta część, której brakuje, też jest ważna i miejmy nadzieję, że udałoby się wykonać tą część, dlatego że tam bardzo dużo dzieci chodzi do szkoły, bo to jest ten odcinek od dołu do szkoły i poprawiłoby się znacznie bezpieczeństwo w tej miejscowości. Dziękuję. No, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce? Pan Rafał? Panie burmistrzu, chciałem zapytać, bo jeszcze przetargu tam nie było. Bo tutaj na internecie jest w mediach, na naszych Gorcach, że rusza przebudowa no i od właśnie od Blachotrapezu do szkoły, chodnika z drogą i tu już napisany przetarg, że się odbył. Panie radny, ja nie mówiłem o przetargu, tylko mówiłem o kwotach, które my chcieliśmy jako gmina zadeklarować. Natomiast co do same inwestycje. Ale ostatnio jak rozmawialiśmy, to nie było jeszcze chyba przetargu, nie było mowy chyba jeszcze o tym. No to jest teraz to robię. Tak, tylko że oni nie wystąpili do momentu, dopóki my nie zadeklarowaliśmy, jaką kwotę ewentualnie moglibyśmy dać, bo tak samo, jeżeli ta uchwała by na przykład nie przeszła, no to oni też umowy nie podpiszą. Ale tak jak tu pisze, tak. To myśmy zadeklarowali na komisji, to my procedowali projekt dopiero, a dzisiaj już deklarujemy, jak zadeklarujemy na sesji całkowicie, tak. A tu już jest napisane wszystko. Ktoś tam w tych mediach. Albo się media pomyliły, albo już po prostu... A ja za media się nie chcę wypowiadać. No, dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa? Nie widzę. Projekt uchwały był na komisji budżetowej. Na komisji budżetowej i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały nr 72 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 13 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 2 głosy wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. Podpunkt 4. W sprawie zmiany uchwały 36 łamanej przez 325, ale proszę tu. Łamany przez 21 Rady Miejskiej w Rawce Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 w sprawie wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania z późniejszymi zmianami. I tutaj na podstawie artykułów Rada Miejska w Rawce Zdrój uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się uchwałę nr 36 łamane przez 325 łamane przez 21 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania z późniejszymi zmianami zwanej dalej uchwałą w ten sposób, że punkt pierwszy. Zmienia się paragraf 2 ustęp 3 uchwały poprzez nadanie nowego brzmienia. Punkt 3. Na przedmiotowym parkingu płatnym wprowadza się możliwość wykupienia karty abonamentowej. Ustala się limit kart abonamentowych w ilości. Abonament mieszkańca 90 sztuk. Abonament ogólnodostępny 10 sztuk. Abonament dzierżawcy 10 sztuk. Zmienia się paragraf 2 ustęp 4 uchwały poprzez nadanie nowego brzmienia. Ustęp 4. Ustala się następujące stawki opłat abonamentowych. Abonament mieszkańca 50 zł brutto za miesiąc. Podpunkt B. Abonament ogólnodostępny 100 zł brutto za miesiąc. Podpunkt C. Abonament dzierżawcy 80 zł brutto za miesiąc. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rabki Zdroju. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uzasadnienie.
Projekt niniejszej uchwały został przygotowany w związku z zweryfikowaniem zapotrzebowania na karty abonamentowe po rocznym okresie funkcjonowania parkingu płatnego przy ulicy Piłsudskiego. Zmniejsza się ilość kart abonamentowych dla dzierżawców, którzy pomimo okazania wcześniejszego zainteresowania ostatecznie nie wystąpili o wydanie kart dzierżawców. Zwiększa się ilość kart abonamentowych dla mieszkańców ze względu na stałe i wysokie zainteresowanie przy równoczesnym niezbyt wysokim wpływom z opłat z parkomatu. Proponuje się zwiększenie stawek z opłat za karty abonamentowe dla mieszkańców z 30 zł do 50 zł brutto za jeden miesiąc, dla dzierżawców z 50 do 80 zł brutto za jeden miesiąc, dla mieszkańców z 80 zł do 100 zł brutto za jeden miesiąc. Jako stawka wyjściowa za kartę abonamentową mieszkańca została przyjęta zaokrąglona równowartość jednej doby parkowania według stawek opłat za parkowanie w parkomacie. To jest 2 zł plus 2,40 plus 2,80 plus 21 razy 2, co nam daje 49,20 w zaokrągleniu 50 zł. Podniesienie opłat ma na celu zrównoważenie kosztów utrzymania parkingu. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały nr 73? Proszę bardzo, Pani Aleksandra. Dziękuję. Chciałam tylko zapytać o taką rzecz, bo w uzasadnieniu jest tutaj napisane coś takiego, że jako stawkę wyjściową za kartę abonamentową mieszkańca została przyjęta zaokrągloną równowartość jednej doby parkowania według stawek opłat. I tu są stawki. W parkomecie 2 zł plus 2,40, 2,80 plus 21 razy 2 równa się 49,20 w zaokrągleniu 50 zł. Czyli za dobę, jeżeli ktoś postawi na dobę samochód, to zapłaci 50 zł za parking. Dobrze rozumiem? Tak. Czyli w dobach droższa jest jak gdyby, jakże tak powiem, jak nawet abonament ogólnodostępny albo abonament mieszkańca. To coś tu nie gra chyba. Według mnie. Bo to mamy rabczańskie downtown. To jest trochę nie tak, trochę. Według mnie. Dobrze. Podniesienie opłat ma na celu zrównoważenie kosztów utrzymania parkingów. Chciałabym zapytać, ile kosztowało nas wylanie asfaltu na przykład na ulicy Piłsudskiego, jeżeli chodzi o parking? Nie wiem, czy ktoś teraz tam ktoś odpowie, w ogóle posząta, czy tam ktoś w ogóle zagląda na ten parking? Oprócz opłat to wiem, ale jakie tam było utrzymanie tego parkingu na przykład? Pan burmistrz odpowie? Może odpowiemy na piśmie, Pani Olu, z tego względu, że ja nie pamiętam dzisiaj tej kwoty. To ja bardzo proszę na piśmie odpowiadać. Dobrze. Ponieważ czasami tak to wygląda, że ja pytam, może nie tylko ja tak akurat dostaję, ale nieraz w ogóle albo nie dostaję odpowiedzi, albo po 30 dniach, albo po 40 dniach, różnie to wygląda. Ale to jest niemożliwe. Więc bardzo proszę, żeby to była terminowa odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobra, ale to nie na ten temat, mogę się później. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały nr 73. Wyniki głosowania. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 9 radnych głosowało za, 4 głosy przeciw przyjęciu uchwały, 1 głos wstrzymujący się i 1 głos nieoddany. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym projekt uchwały przechodzi do... Ciąg dalszy porządku obrad. Podpunkt 5 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 i to jest projekt uchwały nr 74. Poproszę panią skarbnik o omówienie projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie na 2022 po zmianach. Zmiany dotyczą zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków. Związane to jest z wprowadzeniem po stronie dochodów i wydatków środków otrzymanych od wojewody w wysokości 143 058 zł i 65 groszy. Są to środki otrzymane na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiana dotyczy również wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków zmniejszenia dotacji na ubezpieczenia zdrowotne, kwota 498 zł. I zmiana będzie dotyczyła zadania poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Zmiana ta dotyczy już tego projektu uchwały, który został do Państwa wysłany. Początkowo była tam ściągnięta kwota 6 milionów złotych z tego zadania. Ale nie możemy ściągnąć 6 milionów, tylko kwotę 5 774 601 zł i grosz z uwagi na to, że zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji. Te dokumentacje na te budynki są już wykonane, będą zapłacone w tym roku. W związku z tym ta kwota 225 398 99 groszy musi zostać na tym zadaniu. Ażeby zgadzało się do ogólnej kwoty zmniejszenia wydatków w tym projekcie uchwały, to ta kwota zostanie ściągnięta, zostanie uaktualniony plan wydatków w oświacie i w dziale ochrona powietrza. Następne zmiany, które zostały przygotowane w tym projekcie uchwały, dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej. Związane to jest z wprowadzeniem nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. I tak, zmiana klasyfikacji w dziale 754-853 w dziale 852 związana jest ze zmianą klasyfikacji środków na pomoc obywatelom Ukrainy. W dziale 758 i 921 to też jest tylko zmiana klasyfikacji budżetowej, więc ogólna kwota i dochodu wydatków nie ulega zmianie, a związana jest ze środkami Polski Ład. Zmiana klasyfikacji w działach 600, kwota 658 787 zł i 44 grosze, w dziale 630 kwota 352 tysiące, w rozdziale 705 kwota 847 520 zł 31 groszy, w dziale 851 2 miliony, w rozdziale 901 kwota 611 650 650 zł i 61 groszy, w dziale 926 kwota 1 621 355 zł. Wszystkie te zmiany są na plus i na minus, związane są tylko ze zmianą klasyfikacji, związane ze środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inne zmiany, które zostały przygotowane w tym projekcie uchwały, dotyczą po stronie planu dochodów zwiększenia planu z tytułu wpływów z opłaty parkingowej kwota 45 tysięcy złotych. Zwiększenia planu z tytułu odsetek na rachunku bieżącym budżetu kwota 103 737,90 zł. Zwiększenie wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 65 701,98 zł. Zwiększenie planu z tytułu opłaty skarbowej kwota 40 000 zł. Zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych kwota 50 tysięcy złotych. Zwiększenie wpływów z tytułu wypłaty środków na dodatki węglowe kwota 1 020 000, kwota ma również odzwierciedlenie po stronie wydatkowej. Zwiększenie planu z tytułu otrzymanych środków od miast partnerskich na pomoc dla obywateli Ukrainy. Zwiększamy kwotę 252 172 zł i 89 groszy. Jest to przyznane również odzwierciedlenie po stronie wydatkowej na tą pomoc. Wprowadzamy do budżetu środki z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ulicy Gilówka. Jest to kwota 61 526 zł i 6 groszy. Te dochody przeznaczone są na dotacje dla zakładu budżetowego na modernizację lokali w zasobie gminnym. Wprowadzamy do budżetu środki z funduszu sołeckiego kwota 23 223,94 zł.
wprowadzamy do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 117 088 zł na realizację projektu Poznaj Polskę. Wprowadzamy do budżetu środki otrzymane na realizację projektu Gimnastyka korekcyjna kwota 10 000 zł. Jeżeli chodzi teraz o zmiany w wydatkach, oprócz tego, co już mówiłam, zmiany klasyfikacji budżetowej, to w dziale 600 zwiększamy środki na utrzymanie dróg. Jest to kwota 130 000 zł na drogi i gminne, i drogi wewnętrzne. Natomiast zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą zadania. Przebudowa drogi ulica Brzozowa, zmniejszamy środki, kwotę 16 529 zł, zmniejszenie środków z uwagi na zakończenie już realizacji zadania. Zmniejszamy środki na zadaniu budowa drogi gminnej ulica Nowy Świat, kwota 46 526 zł 10 groszy. Zmniejszamy środki na zadaniu rewitalizacja rynku, kwota 2 969 742 zł. Wprowadzamy do budżetu w rozdziale 617 dwa nowe zadania: przebudowa drogi boczna Nowy Świat 80 000 zł i przebudowa drogi boczna Zakopiańska do osiedla Ryplówka, dokumentacja, kwota 30 000 zł. W dziale 710 zmniejszamy wydatki w wysokości 245 711 zł. Zmniejszenie planu wydatków z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2023. Dotyczy to wykonania planu zagospodarowania przestrzennego, kwota 134 511 zł. Oraz opracowania studium, kwota 111 200 zł. W rozdziale 710-35 wprowadzamy do budżetu dwa zadania inwestycyjne. Wykonanie utwardzenia alejek na cmentarzu ulicy Zaryte 110 000 zł i zabezpieczenie muru na cmentarzu w Ponicach 50 000 zł. W rozdziale 754-12 wprowadzamy do budżetu kwotę 5 000 zł. Jest to zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji dla OSP Rdzawka na zakup agregatu. W dziale 757 zwiększamy plan wydatków o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów. W dziale 801 jest to urealnienie planu dotyczącego placówek oświatowych. W dziale 852 urealnienie planu wydatków OPS-u. I w rozdziale 905, to już mówiłam, jest ściągnięcie zadania poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z uwagi na to, że mieliśmy w budżecie zaplanowaną kwotę 6 milionów złotych, po przetargach wyszła kwota prawie 11 milionów złotych, więc gmina musiałaby dopłacić jeszcze 5 milionów do realizacji tego zadania. Zwróciliśmy się z prośbą do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z możliwością zwiększenia dofinansowania realizacji tego przedsięwzięcia, ponieważ początkowo mieliśmy 70% przyznanego dofinansowania, ale do wielkości tej kwoty, która była we wniosku. Po przetargach jest teraz dużo większa kwota. Mamy nadzieję, że Narodowy Fundusz nam zwiększy dofinansowanie. Więc jeżeli będzie już ostateczna decyzja, zadanie zostanie wpisane w wieloletnią prognozę finansową albo w budżet 2023 roku. I wydłużony został również termin realizacji tego przedsięwzięcia do sierpnia 2023. Wszystkie te zmiany mają wpływ na zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 4 miliony 700, zmniejszenie zaplanowanego kredytu o kwotę 2 miliony 300. W związku z tym ogólne zadłużenie gminy zostaje też zmniejszone o kwotę 2 miliony 300. Dziękuję. Jak są jakieś pytania, to będę. Proszę bardzo. Mikrofon. Panie skarbnik, mam takie pytanie, bo nie wiem, czy pominąłem albo nie zauważyłem. Chodzi mi o tą drogę Werdzawce Laskówka, bo nie widzę ją w budżecie. A tu jest przetarg zrobiony i... Panie radny, wszystkie drogi, które w tym roku były z FOGR-u, czyli Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, są w wydatkach bieżących, ponieważ to jest, w tym roku jest, nie ma przebudowy, tylko są remont. Czyli to jest i Loskówka, i Kaczmarczykowa, i Miśkowcówka. Z tego, co ja kojarzę, to na Laskówce nie ma tam chyba dokładnie tej remonty, tylko tam jest chyba, bo nie byłem zobaczyć, bo akurat nie wiem czasu. Technicznie nie chcę się wypowiadać, bo ja tylko mogę powiedzieć, jaka jest kwota finansowa.
Na pewno jest remont drogi ulica Loskówka. Tak jest umowa i tak był przetarg. To jest takie dziwne. W budżecie nie ma. Ja na przykład się staram o lampę na Podhaneckiej. Do tej pory nie zrobiona jest na Bocznej, ani w budżecie jej nie ma i mogę się doczekać. Korzy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, no nie mogą być... Wszystko jest z funduszu? Końca też jest z funduszu? Te trzy, które wymieniłam, są z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dofinansowanie jest 230 tysięcy, natomiast 300 tysięcy jest naszych własnych. W całości, panie skarb, w całości są pokryte te drogi? Nie, mówię, 230 jest dofinansowanie tylko, a pozostała kwota, no prawie ponad około 400 tysięcy jest naszych. Jest to w wydatkach bieżących, musiał pan zobaczyć, w dziale 010. Musiałabym cały budżet panu pokazać, nie tylko w wydatkach majątkowych, ale oczywiście, że można to pokazać. A czemu nie mamy właśnie tego w budżecie? No to jest takie, jak, no nie wiem, jak to ująć i odebrać. Może w załączniku, zobaczymy, załączniku numer 2. No, tu nie było zmiany akurat w tym momencie, bo jeżeli macie zmiany, to tylko jest w tych działach, do których dotyczy zmiana. Jeżeli nie ma zmiany, tak na przykład remont jest w dziale 010, nie macie tu uwidocznione, ale jeżeli wydrukuję budżet w całości, to będziecie państwo widzieć, że w bieżących, a bieżące wydatki nie ma takiej zasady, żeby pisać co w tym zadaniami, tylko jest ogólna kwota na wydatki bieżące. Tak jest akurat tutaj z tym Funduszem Ochrony ile Gruntu. Ile będzie wkładu do, na przykład do tej laskówki? Ile będzie do... Tak? 13 tysięcy. No coś mi się wydaje, że mało, no ale niech będzie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Ktoś z państwa jeszcze? Dobrze, to pani Aleksandra, pan Paweł, okay. Dobrze. A jaki koszt będzie całkowity? Do tej laskówki? Nie, nie, też nie pamiętam, muszę to przynieść. A mogę wyjść od razu na górę i przynieść każdą... Nie, to, no, chciałbym wiedzieć, jaki koszt jest. 168. 888,88 groszy. A 200 pani mówiła ile? 200... 230 jest dofinansowanie, ale na wszystkie te drogi. Na wszystkie trzy. Dziękuję. Pani Aleksandra. Dziękuję. Ja mam takie pytania, pani skarbnik. Chodzi mi na przykład o rozliczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Proszę mi powiedzieć, nie jestem ekonomistą i było 4 124 880. Tyle. Później po zmianach dostaliśmy jeszcze 1 020 000, w sumie 5 144 880. Czy coś mogę uzyskać informacji, jak te środki zostały, że tak powiem, wydane? Co z nimi zrobiono, że tak powiem, jak się rozliczono z tych środków covidowych, bo to jest duża kwota, bardzo duża kwota. Mówimy o tym, co teraz zwiększaliśmy na tym, w tym projekcie o 1 020 000, tak, pani radna? Nie, mówimy o tym, co jest w załączniku numer 1 dokładnie, gdzie są załącznik do numer 1 do uchwały i tu są zmiany w planie dochodów budżetu. Tak. Tak. I o to mi chodzi. Co z tymi środkami covidowymi? Jak to jest rozliczane w ogóle? Gdzie te środki są rozdysponowane? Jak są wykorzystane? I kto się rozlicza z tego? Bo to jest duża kwota, że tak powiem, bo tak tu jest napisane. Tak, to są środki, które otrzymaliśmy na wypłatę dodatków węglowych. Więc wypłata COVID? Tak, to są środki covidowe. I to jest przeznaczone na wypłatę tak, tych 3 000? Tak, to mieliśmy tam 4 miliony, na poprzedniej sesji wprowadzaliśmy do budżetu. Dlaczego to jest pod takim paragrafem? No taka jest w rozporządzeniu i taka już, tak dają środki, jak przysyła wojewoda, no to ja nie mogę inaczej. Z takim paragrafem i z takimi wytycznymi, to są środki covidowe na wypłatę tych dodatków. Rozumiem. Jeszcze mam następne pytania. Mam ich trochę, więc proszę o cierpliwość. Interesuje mnie sprawa cmentarzy. Tak. Tam są pieniądze, które dokładamy do cmentarza w Zarytym, przepraszam, i do cmentarza w Ponicach. I kwota tam jest wymieniona. 110 w Zarytym, 50 w Ponicach. Tylko że tam w Zarytym są zrobione, w Ponicach jest odwodnienie i mur. Mhm. I tam w budżecie 185 tysięcy na te zadania. Dokładnie tyle, nie 110, tylko 185. 110 to jest Zarytem, mówię pani. Ja mówię teraz o Ponicach w sumie i o Zarytym. I teraz mam pytanie, ponieważ my jako gmina, praktycznie mam pytanie teraz do pana burmistrza, dlaczego my to robimy z naszych środków, skoro co roku podpisywaliśmy z zakładami komunalnymi użyczenie, tak zwane użyczenie cmentarzy, czyli praktycznie jest to zadanie zakładów komunalnych, a nie naszych. Ostatnie, które zostało podpisane, jest do 2025 roku.
I dlaczego my to finansujemy na przykład z naszych środków, z naszego budżetu? Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, jeżeli chodzi o te zadania, o których tutaj mówimy, czyli w Ponicach, to jest między innymi, są to pewne zobowiązania jeszcze wcześniejsze z 2017 roku, kiedy cmentarz przejmowała gmina. Tam były pewne zobowiązania dotyczące działań, które gmina musi podjąć. Chodziło między innymi o zatrzymanie tych wód opadowych, które są, i odprowadzenie do kanalizacji. Druga sprawa to był ten mur oporowy, który tam jest, i wykonanie dokumentacji. I te zadania wzięła na siebie gmina. Natomiast jeżeli chodzi o Zarytę, to w Zarytym zakłady komunalne jak najbardziej administrują tym cmentarzem. Natomiast oczekiwanie jest takie, żeby wykonać tam ścieżkę na tym cmentarzu. Zakłady komunalne powiedziały, że środków tych, które oni mają, że nie są w stanie takiej inwestycji na dzień dzisiejszy wykonać. Natomiast mamy jedyny cmentarz, gdzie nie mamy żadnej ścieżki, gdzie nie ma żadnego przejścia, po prostu chodzi się po błocie. I stąd to wynika między innymi, żeby wykonać tą inwestycję na tym cmentarzu przez gminę. Ja sobie pozwolę przeczytać, panie burmistrzu, aneks z 10 czerwca 2019, z 30 grudnia 2019. To są wszystko aneksy do umowy użyczenia zawarte pomiędzy gminą Rabka Zdrój a zakładami komunalnymi w Rabce Zdroju. I tu jest napisane w paragrafie pierwszym. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki. Są tu wymienione działki z całą infrastrukturą techniczną, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, zasilanie elektroenergetyczne, chodniki, ogrodzenia. Biorąc użyczenie, oświadcza, że znane mu jest położenie oraz granice nieruchomości, o których mowa w paragrafie pierwszym. Przedmiot użyczenia zostanie przekazany użyczającemu. Więc nie bardzo rozumiem wypowiedź pana burmistrza, gdzie pan twierdzi, że my jesteśmy zobowiązani, gdzie wyraźnie w umowie, którą pan podpisał ostatnią, w dniu 22.10.21 do 2025 roku, gdzie w dalszym ciągu jest to użyczone, jest to oddane, i biorący, i tak samo w paragrafie drugim, biorący w użyczenie oświadcza, że znane mu jest położenie oraz granice nieruchomości, biorący w użyczenie oświadcza, że znany mu jest stan infrastruktury cmentarnej na wszystkich nieruchomościach, biorący w użyczenie oświadcza, że przedmiot użyczenia jest już w jego posiadaniu, i tak dalej, i tak dalej. Czyli z tych umów wynika, że praktycznie nas to nie powinno interesować. Pana tylko żeśmy scedowali swego czasu uchwałą, gdzie tutaj radni podpisali uchwałę, zgodzili się na to, że jeżeli chodzi o stawki, czyli pochówek i tak dalej, to pan jak gdyby ustala kwoty i ceny. Jest to jak gdyby w pana tylko kompetencjach, nie jako radnych. Ale te umowy, które tutaj są użyczenia, z których jasno wynika, że to zakład komunalny jest zobowiązany do tego typu właśnie remontów na cmentarzach, które powinny być wykonane. To jest kwota 185 tysięcy, nie 110, tylko 185 summa summarum. Więc to jest duża kwota. Więc pytam się, czy stać nas na to jako gminę, żebyśmy na przykład zakłady komunalne wyręczali w tym procederze, i tłumaczenie tutaj pana, że ich nie stać, to naprawdę mnie to nie wzrusza. Przepraszam bardzo. No. Dziękuję. Tak, tak, proszę. Chyba trzeba powiedzieć mieszkańcom Zarytego, że nie zrobimy chodnika, bo... Nie, panie burmistrzu, nie mieszkańcom Zarytego. Jak mam rozmawiać? Tylko niech się zakłady komunalne do tego ustosunkują. Tak samo mam pytanie odnośnie tej komunalnych zakładów, gdzie 61 tysięcy my znowu wykładamy. Pytam się, dlaczego? Czy zakłady komunalne nie mają zysków? Mają zysków. Czy zakłady gospodarki mieszkaniowej nie mają zysków, przepraszam? Nie mają. My znowu wydajemy 61 tysięcy gospodarce mieszkaniowej. Nie wiem, pytam za co, na co? 61 500. Tyle mamy dać panu rajcy, który ma, nie wiem, co z tymi pieniążkami zrobić. Jaki remont i czego remont? To już powiem. Pamiętacie państwo, jak przyszedł w ubiegłym roku pan kierownik Rajca i powiedział tak, że przez ileś tam lat wstecz sprzedano w Rabce ogromną ilość mieszkań i pieniądze trafiły do budżetu, nie do ZGM-u. Efekt tego był taki, że jak przyszedł tutaj i mówił, co trzeba zrobić i wyremontować, jak państwo pamiętacie, to się okazało, że wypadałoby mu oddać przynajmniej kilkaset tysięcy złotych
bo te pieniądze ze sprzedaży tak naprawdę powinny trafić do ZGM-u, nie trafiły. Teraz, kiedy sprzedaliśmy, za zgodą państwa też, sprzedaliśmy za tą wartość 61 tysięcy, zwrócił się z prośbą, żeby te pieniądze przekazać jemu, żeby mógł przeremontować przynajmniej część tych mieszkań i zrobić niezbędne, czy podjąć niezbędne działania przy tych budynkach, które są w gestii ZGM-u. I nic tutaj, że tak powiem, jakoś wielkiej łaski chyba mu też nie robimy, dając mu te środki, ponieważ nie możemy robić w ten sposób, że oczekujemy od niego, że będzie wywiązywał się z zadań, natomiast zabierzemy mu jeszcze środki, które są ze sprzedaży jego majątku. Bo jeżeli to pójdzie w tym kierunku, a tak było niestety tutaj zawsze, to uważam, że jest to droga donikąd, bo zasób mieszkaniowy, którym my dysponujemy, jest w stanie, no mówiąc może nie dramatycznym, ale bardzo złym. I jeżeli jest pewien pomysł, żeby to zmienić i częściowo poprawić, to uważam, że powinniśmy to zrobić. Wracając jeszcze do tych cmentarzy. Owszem, użyczyliśmy im, ale jeżeli chodzi o grunty, ale własność i tak jest przecież nadal gminy, nikt tego nie pozbywa. Natomiast oczekiwania mieszkańców są takie. Zwróciłem się między innymi do zakładów komunalnych, żeby tą inwestycję wykonali. Powiedzieli, że jej nie wykonają, bo nie mają środków. Natomiast oczekiwanie społeczne jest takie, że my ten chodnik tam zrobimy, bo to jest jedyny cmentarz, który nie ma nawet chodnika. Jeszcze raz, panie burmistrzu, wracam do umowy użyczenia i do paragrafów. Nie chcę tu czytać, bo tu jest trochę czytania. Naprawdę, ja już powiedziałam konkretnie, kto powinien to wykonać i z czyich pieniędzy. Nie będę więcej tego podnosić. Druga sprawa, jeżeli chodzi o mieszkaniówkę i jeżeli już zaczęliśmy remonty mieszkań, to mam pytanie odnośnie domu seniora w Chabówce, gdzie 3 rodziny muszą być przeniesione z mieszkań, które zajmują w budynku starym w Chabówce i które muszą być przeniesione do innych lokali zastępczych. Kto im wyremontuje te lokale zastępcze? Kto im przygotuje te lokale i za czyje pieniądze jeszcze, panie burmistrzu? Zadając to pytanie, między innymi pani odpowiedziała, to idą pieniądze między innymi na te lokale. Tak, tak, cała kwota tam idzie. To jest i tak myślę, że mało, ze względu na to, że ludzie, którzy po prostu dostali mieszkanie, które im zaproponowano, jedna rodzina, to jest ruina, po prostu ruina. Z mieszkania, które mają naprawdę wyremontowane fantastycznie, chodziło tylko o wymianę okien tam w tym starym budynku, tu ich czeka generalny remont, więc myślę, że to jest kropla w morzu potrzeb. Ale dobrze, to tak na marginesie, bo myślę, że do sprawy na pewno wrócimy, bo to jest świeża sprawa i myślę, że będzie to kontynuowane, bo tu są naprawdę duże znaki zapytania. Mam jeszcze pytanie, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, 1 400 000, co to jest za kwota, pani skarbnik? Tak. To co dajemy 1 400 000 zakładom komunalnym? To nie jest zakładem komunalnym. A? Tak jest zapisane? 905, tak? Zaraz pani powiem dokładnie. W załączniku inwestycyjnym? To jest równe 900. 905, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, 1 400 000. I to jest w załączniku inwestycyjnym, o tym mówimy, tak? 1 400 000. To są zaplanowane zadania likwidacja niskiej emisji na terenie gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe. Aha, to czyli to jest, nie. Dla, o, to, nie, no, to jest dla osób, nie, które mamy podpisane. Dobrze, teraz jeszcze mam pytanie odnośnie tutaj załącznika numer 8, kultura fizyczna. I chodzi mi na przykład o coś takiego, zadania w zakresie kultury fizycznej 92605, wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych i wydatki majątkowe w tym. Inwestycja i zakup inwestycyjny, przebudowa wielofunkcyjnego boiska w Parku Zdrojowym. I plan dochodów to jest 170 723,85, zwiększenie planu jest o 65 701 zł. Dlaczego? Zwiększenie mamy i po stronie dochodów, i po stronie wydatków. Są to te wpływy, które mówiłam, z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tak zwane te małpki. Czyli dokładamy do tej inwestycji pieniądze, dostaliśmy, tak? Te pieniądze. Czyli w sumie co? Czyli nie, przykład... dokładamy te pieniądze, to akurat to 65 przeznaczone są na wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną, bo do zadania już na przebudowę boiska nie dokładamy, bo zostało dalej to 170 000. Czyli zostaje, tak? Tak.
Czyli jakie to inne mogą być zadania? Może mi coś Pani bliżej powiedzieć? No mogą być jeszcze jakieś zajęcia, na przykład na boisku z dziećmi, no to są kultura fizyczna. I to są te pieniądze może... już jak gdyby zainwestowane w coś takiego? Na razie zaplanowane, tak? Jeżeli dojdzie do realizacji. Jeżeli nie, to środki zostaną przeniesione na przyszły rok. Wolnych środków. Rozumiem. To jeszcze to. Znaczy nie bardzo, ale dobra, by nie przedłużać. Teraz mam takie pytanie. Bardzo mnie interesuje coś takiego. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Czy można rozwinąć temat, co to w ogóle znaczy? Bo w kilku na przykład tutaj tych punktach jest coś takiego. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Co to jest bardzo ogólne dla mnie. Wydatki określenie. Inwestycyjne? Jednostek budżetowych. Tu są dziwne kwoty. Raz jest milion, raz jest 2 miliony, raz jest 250 tysięcy, raz jest to. Co to się mieści pod tym hasłem? Mogę coś bliżej wiedzieć? Znaczy kwotowo nie będę teraz patrzeć, musiałybyśmy być tylko ogólnie. Tego tematu. Co to, zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest grupa wydatki majątkowe, wydatki inwestycyjne jednostki budżetowych i inne. Czyli do ogólnej, do tej ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych wchodzą inwestycyjne jednostek budżetowych, na przykład udziały w spółkach, co mieliśmy do SIM-u, takie 1 500 000, tam też jest chyba wniesienie udziałów, taka kwota. Bo jeżeli by nie było wniesienia udziału, nie byłoby objęcia aportem czegoś, to wszystko, ta jedna kwota i wydatki majątkowe, i wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych by się pokrywały. To są wydatki majątkowe, to są to samo co wydatki majątkowe, tylko jeżeli na przykład jest wniesienie udziałów do spółki, to nie będzie w grupie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tylko w innej grupie, a w ogólnej kwocie wydatków majątkowych będzie. I teraz jeszcze mam jedno pytanie. Czy przypomnienie w paragrafie 3 w związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą i tak dalej z 2021 roku radni Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju otrzymuje brzmienie. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 200 000, kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000 zł. Tak. I to jest jak gdyby wolna ręka dla pana burmistrza, czyli myśmy dali takie przyzwolenie uchwałą. Proszę mi powiedzieć, dlaczego jest wprowadzony ten paragraf? Ile bierzemy w tej chwili kredytu? Jakiej wysokości ten kredyt? Bo wiem, że kredyt bierzemy po to, żeby spłacić już kredyt i następny kredyt. I jaka to jest kwota? Czy to jest 4 200 000, dobrze liczę? Czy to jest po odliczeniu od 5,5 miliona, to jest 3 200 000? Proszę mi powiedzieć kwotę. Pani radna, ten paragraf numer 3 i te limity są zmienione w związku z tym, że zmienia się teraz już te przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów. Początkowo, jak był uchwalany budżet, to był ten limit z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 5,5 miliona. Na przejściowy też był 1 000 000 i tam na deficyt była kwota. Już nie pamiętam, bo to było w grudniu, ale mogę przeczytać. Nie konkretnie. Nie. Proszę mi powiedzieć, teraz bierzemy kredytu. Mamy zaplanowany. Na dzień dzisiejszy nic jeszcze nie podpisujemy. Żadnej umowy kredytowej. Zaplanowany kredyt mamy 3 200 000. Natomiast ten 1 000 000 to jest w sytuacji, kiedy jest upoważnienie, jakby nie było środków na rachunku bieżącym, byłyby faktury do płacenia, to jest taki przejściowy. Dzisiaj biorę, jutro spłacam. Wszystko zamyka się w danym roku. Ale długoterminowy kredyt zaplanowany jest 3 200 000. Czy to będzie jeszcze, czy będą następne zmiany i z tego kredytu nie będziemy schodzić? No to trudno mi jest powiedzieć. A spłacamy tyle, co jest w rozchodach, 4 137 000. A to wiem akurat, mnie interesuje, ile musimy wziąć jeszcze kredytu, żeby miasto... Ale na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze przetargu, nie podpisujemy żadnej umowy na razie na zaciągnięcie. Ja rozumiem, ale skoro jest w planach, to znaczy, że jest to oczekiwane i są jakieś plany wzięcia tych pieniędzy, że będą zrealizowane. Jakieś no pani radna, no będą jakieś zadania zrealizowane. Jeszcze nie wiadomo, tak, czy te wszystkie... burmistrzu? Bo skoro pan planuje wzięcie takiego kredytu, to znaczy, że pan ma w planie po prostu jakieś zadania z tych pieniędzy zrobić, prawda? Jest potrzebne, tak? Można? Tak, tak. Tak naprawdę nie wiemy, ile dopłacimy do śmieci na przykład, bo tego nie wiemy. Są jeszcze inne zadania, które ewentualnie może być tak, że wykonawca przy których zadaniach, które planuje w tym roku i w przyszłym, nie zrealizuje części i może nie będzie takiej potrzeby, ale ja tej pewności nie mam. Natomiast zadała pani pytanie, czy to jest do takiej kwoty. No mniej więcej do takiej kwoty to jest faktycznie wyliczone. A jeszcze jedno, panie burmistrzu, bo wprowadził pan tak zwane oszczędzanie światła w Rabce-Zdroju. Proszę mi powiedzieć, na ile pan liczy, że na jaką kwotę w tym momencie, wyłączając prąd, jaka to będzie kwota?
Trudno mi powiedzieć, bo tak naprawdę nie wiemy, jaka będzie ostateczna kwota po tym przetargu, gdzie przygotowaliśmy się do przetargu, bo jest powiedziane, że oczywiście jednostki samorządu terytorialnego też będą wzięte pod uwagę i że nie będą płaciły takich wysokich kwot, ale póki co decyduje rynek i przetarg. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, jeżeli za ten rok mamy zaplanowany 1 100 000, przetarg, który, do którego żeśmy się przymierzali teraz, to było 3,5 miliona. Jeżeli płacimy, powiedzmy, jeżeli oświetlamy naszą gminę przez zimę, będzie to 11 czy 12 godzin, a wyłączymy na 5 godzin, no to będzie mniej więcej tyle. To tak będzie, ale ja dzisiaj nie jestem w stanie podać kwoty. Na nas, jako na samorząd, został nałożony obowiązek, że mamy wykazać te oszczędności minimum to 10%. A może pan jeszcze powiedzieć, które z miast w województwie małopolskim, może z ten powiecie, będzie łatwiej, oszczędza już, też wyłącza prąd? Ma pan taką informację, że któreś miasta też to robią? Znaczy miasta, większe miasta robią jak najbardziej. Natomiast w naszej gminie, gmina Nowy Targ, od września już to wprowadziła. Raba Wyżna. Tak. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję pani skarbniku. Wszystko pani Olu? Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Paweł? Ja chciałem zapytać o plan zagospodarowania przestrzennego, czyli w tym roku nie będzie ukończona żadna, znaczy ukończona żadna część miasta, gdzie taki plan będzie wprowadzony, bo z tego, co było mówione, to że jesienią część miasta będzie już miała taki plan. Głównie chodziło tutaj chyba plan północ, tak? Czy południe. Południe. Bo widzę, że środki zostały przeniesione na, większość środków została przeniesiona na przyszły rok. To wynika między innymi z tego, że nasz miejscowy plan jest podzielony na 7 obszarów. Pan pyta tutaj o południe. Z tego, co dotychczas było, to było to ostateczne wyłożenie. Teraz muszą się jeszcze nad tym urbaniści pochylić i wróci do państwa jako do radnych w celu podjęcia decyzji. Albo państwo przyjmiecie, albo odrzucicie. Rozumiem, że do tej części planu już dofinansowania nie będzie i on może być już... To jest najbardziej zaawansowana część tego planu, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś z państwa jeszcze? Proszę. Chciałam odnieść do tego cmentarza na moim osiedlu. Ten chodnik bardzo by nam poprawił sytuację na cmentarzu, jeżeli chodzi o uroczystości pogrzebowe. Namiot, który zakład pogrzebowy rozstawia czasami w błocie. My nie czekamy ze wszystkim, żeby nam gmina wykonała. Jeżeli ktoś u nas był na cmentarzu, to na pewno zauważył, że od kościoła biegnie chodnik w stronę cmentarza. Jest to chodnik wykonany przez mieszkańców. Oczywiście dostaliśmy kostkę z urzędu, z odzysku i dostaliśmy pieniądze na koparkę. Natomiast podkład i praca to była praca społeczna mieszkańców. Więc myślę, że i apeluję do radnych, żeby poparli inwestycje na moim osiedlu, bo naprawdę ona by nam dużo dała. Nie oczekujemy wiele, ale taki chodnik by nam naprawdę się przydał. Są uroczystości, tak jak mówię Wszystkich Świętych, gdzie no, czy w zimie po prostu ludzie chodzą po błocie. Więc bardzo proszę i apeluję, żeby tą inwestycję po prostu włożyć do wykonania. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. Czyli już wszystko, tak? Dziękuję. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały numer 74 i poproszę o głosowanie. A jeszcze przepraszam bardzo panią przewodniczącą Komisji Budżetowej o opinię w komisji. Na Komisji Budżetowej projekt uchwały numer 74 był pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo.
głosujemy, tak? Tak. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 10 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 1 głos przeciw, 4 wstrzymujące się. W związku z powyższym projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję Państwu za głosowanie. Podpunkt 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. Czy Pani Skarbnik jeszcze, czy potrzebujemy tutaj? Nie, dziękuję bardzo. Czyli bezpośrednio przechodzimy do głosowania podpunktu 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 11 głosów za, 1 przeciw, 4 głosy wstrzymujące się. 3, przepraszam bardzo. 3, a mówiłem tak, 4. Przepraszam bardzo. Powtórzę jeszcze raz. 15 osób głosowało, 11 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Punkt 3 mamy zakończony. Teraz będzie podpunkt 4 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyłączenia się do apelu w sprawie obniżenia stawki podatku VAT na drewno opałowe. To jest projekt uchwały nr 76. Panią Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poproszę o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję. Jest to uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyłączenia się do apelu w sprawie obniżenia stawki podatku VAT na drewno opałowe. Na podstawie artykułu 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, może nie opuszczę to, bo tu są same paragrafy. Paragraf 1, punkt 1. Po zapoznaniu się z petycją wniesioną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece z siedzibą w Zdunach dotyczącą przyłączenia się do apelu o obniżenie stawki podatku VAT na drewno opałowe, Rada Miejska w Rabce Zdroju wyraża pozytywne stanowisko, popierając apel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece z siedzibą w Zdunach z dnia 21 czerwca 2021. Punkt 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji zostało zawarte w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, zobowiązując go do poinformowania wnoszącego o sposobie załatwienia petycji. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tu jest proponowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uzasadnienie uchwały Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. W dniu 21 czerwca 2022 roku do tutejszego urzędu drogą elektroniczną wpłynęła petycja od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece z siedzibą w Zdunach skierowana do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Przedmiotem niniejszej petycji jest prośba o poparcie petycji w sprawie obniżenia stawki VAT z 23% na 0% na drewno opałowe. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu, które odbyło się 15 września oraz 5 października 2022 roku rozpatrzyła wyżej wymienioną petycję i przyłącza się do petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece, że w związku z trudną sytuacją na rynku paliwowym i wspieraniem przez rząd niektórych nośników energii. Przepraszam, czy mogę prosić o spokój?
Węgiel, gaz, paliwa płynne, drewno staje się dla wielu mieszkańców jedynym dostępnym paliwem. Z uwagi na stałe rosnące ceny innych źródeł energii, niepewna sytuacja międzynarodowa i problemy z dostępnością węgla i gazu, drewno staje się jedyną dostępną alternatywą. Obniżenie stawki VAT na drewno połowę mogłoby być realnym wsparciem dla państwa, dla najuboższych. Zgodnie z artykułem 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach sposobu załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. Przedmiotowa uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji zgodnie z artykułem 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 870 i zostanie doręczona podmiotowi wnoszącymi petycję. Dziękuję. Proszę o przegłosowanie. Uchwały, przepraszam. Dziękuję pani przewodnicząca. Tutaj w uzasadnieniu jest parę literówek, które można było jeszcze przed głosowaniem poprawić. Na tam Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece, przecinek, że wy powinno być wy, tak gdzieś się nam zgubiło w związku z trudną sytuacją. Takie są no, niezmieniające, że tak powiem, sensu. Ale to nie zmienia, że tak powiem, sensu zdania. Dobrze, dobrze, to zostawiamy teraz. Dziękuję za uwagę, dziękuję. Ale to tak naprawdę nie zmienia sensu. Rozumiem. Zdania. Nie, tylko taka dziękuję taka uwaga. Dobrze. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? No to. To taką, to myślę, że spokojnie tam wrzucić można. Dobrze, w związku z tym głosujemy projekt uchwały numer 76. Przepraszam, mam problem, coś mi się skasowało. Coś się wszystko skasowało. Teraz. Ładuję, muszę się z powrotem zalogować tam. Dziękuję bardzo. Uruchamiamy, tak? Już wszyscy. Dobrze. Dziękuję bardzo za głosowanie. Wyniki głosowania. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 15 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję państwu dziękuję za kolego. Głosowanie. Punkt 5 naszego porządku obrad. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Dwa pisma. Jedno pismo, sprawozdanie z działalności burmistrza Rabki Zdroju za okres od dnia 5 września 2022 do dnia 11 października 2022. Więc do zapoznania się w Biurze Rady. To było. Okej, okay, dobra, to też dostałem, że tak powiem. I jeszcze mamy tutaj pismo z Polskiego Klubu Ekologicznego Koło Terenowe Rabka Zdrój, ulica Nowy Świat 13/1. Przewodniczący Rady Miejskiej. I tak, pismo, też nie będę go całego czytał. Przede wszystkim w piśmie chodzi o kwestie związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania. Tutaj też było chyba kierowane do komisji uzdrowiskowej. Także również to pismo jest w Biurze Rady do zapoznania się. Dziękuję bardzo. Mogę odczytać. Oczywiście, dobrze. Jeżeli takie życzenie jest państwa, to odczytam. Szanowny panie przewodniczący, z racji krótkiego okresu pełnienia przez pana zaszczytnej funkcji przewodniczącego Rady Miasta Uzdrowiska Rabka Zdrój, kierujemy na pańskie ręce wniosek miejscowych ekologów, wsparty szerokim społecznym poparciem mieszkańców,
czasowiczów, kuracjuszy, sanatoriów i turystów, działających od kilkudziesięciu lat w strukturach Polskiego Klubu Ekologicznego, kole terenowym o podjęcie w ramach pańskiej kompetencji oraz przez lokalną jednostkę samorządową stosownej uchwały Rady Miasta zamykającej i w ostateczny sposób na zawsze zawartej także w zapisach nowego miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego tematu zakazu jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej wzgórza Krzywoń oraz od lat nazywanego płucami Rabki Zdrój. W kilkudziesięciu pismach skierowanych do władz miejskich, wojewódzkich, centralnych opisywaliśmy przypadki nikczemnych prób złych ludzi pozbawionych empatii, dla których dobro społeczne nie jest warte, niewiele jest warte, pragnących dla zysku i na krzywdzie innych realizować swoje chore pomysły. Nie było, nie ma i nigdy nie będzie na to naszej zgody, tym bardziej, że ten zielony teren podkreślamy fakt, że ostatni w mieście z unikatową przyrodą i żyjącą tu zwierzyną stanowi istotny korytarz napowietrzający uzdrowisko świeżym powietrzem z bezpośredniego i pobliskiego obszaru Babiej Góry. Rabkę znają wszyscy. Rabkę Zdrój zna cała Europa, a Rabkę Zdrój miasto dzieci świata zna cały świat. Rabka wielokrotnie była wizytowana przez osobowości ze świata polityki, kultury, sportu. Do Rabki przyjeżdżali ważni ministrowie, liczni posłowie. Wszyscy ci dostojni, kompetentni goście z satysfakcją wypowiadali się o naszej pracy, naszej walce o dobro zdroju, o czym można przeczytać w wielu formalnych dokumentach, które sporządzili i w których wszyscy jednocześnie potwierdzili potrzebę zachowania dla wspólnego dobra status quo Krzywonia. Dzisiaj to brzmi być może dziwnie, a nawet nieprawdopodobnie, że w wolnym kraju natężenie działań obronnych w uzdrowisku jest znacząco większe niż w czasach. Jeszcze tak. A nawet nieprawdopodobnie, że w wolnym kraju natężenie działań obronnych w uzdrowisku jest znacząco większe niż w czasach okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu do transformacji ustrojowej w 1989 roku. Musimy to podkreślić jeszcze raz o zgrozo, przypomnieć, że żaden okupant naszych ziem, niemiecki czy sowiecki, nawet nie był w stanie pomyśleć, by degradować rabczeńskie unikatowe środowisko naturalne. Wręcz przeciwnie, co jest także informacją z gatunku niesłychanego, że działali z korzyścią na jego rzecz. Dalszy komentarz i uzasadnienie naszego wniosku wydaje się być zbyteczne. Polski Klub Ekologiczny, Zarząd Koła Rabka Zdrój. I tutaj mamy podpisy członków. Proszę bardzo. Także jeżeli chodzi o pisma, to tyle. Punkt szósty, interpelacje i zapytania radnych. Od tej strony może teraz zaczniemy, od lewej. Ja mam tylko kilka takich zapytań, ale w wersji papierowej też będą. Nie. Chciałem się zapytać o te naprawy ubytków. Jak to już któryś raz się pytam, ale zima się zbliża, a na ulicy Wójtowiczowej są takie dziury, że ludzie już, kilka osób już tam zniszczyło sobie zawieszenie. Panie burmistrzu, będzie to robione w najbliższych dniach? Będzie to robione w najbliższych dniach? Nie było planowane. Jeszcze taką na ulicy Gorczańskiej tam było zgłaszane parę miesięcy temu, że tam inwestor zniszczył drogę i mieli ich poprawić, prawda? I zaczęli coś poprawiać, wycinać miesiąc temu i przestali. Żeby zainterweniować w tej sprawie, czy dalej będą robić, czy po prostu mają jeszcze jakieś dalsze plany tam, że nie poprawiają tej drogi. I jeszcze też jeśli chodzi o ulicę, mieliśmy ulewy parę miesięcy temu, a w dalszym ciągu na skrzyżowaniu ulicy Tysiąclecia z Wójtowiczową zalega żwir, piasek, który został naniesiony z góry i nikt tego nie zauważa, przejeżdżają tamtędy służby, nie wiem, kto jest za to odpowiedzialny, a to jest na skrzyżowaniu, żeby nie doszło do jakiegoś zderzenia, bo to jest jeszcze teraz, jak jest okres jesienny, to się tam ślisko zrobiło bardzo. I jeszcze po Rabce też z tym związane. Kilka firm robi inwestycje w pobliżu ulic miejskich i te ulice są po prostu tak naniesione, jest nawiezione błoto przez te wozidła i czy ktoś to pilnuje? Policja pilnuje. Tak, ale zgłoszenia to wysyłamy zawsze na strażnisko.
Jeszcze jedno świeciłem. Jeszcze, tylko to chyba do Wód Polskich, ale zgłaszam to teraz. Na ulicy Miśkowcówka mieszkańcy zgłaszają, tam jest taka duża tama, że ona pęka po prostu. Korona tej tamy pęka, żeby to zwrócić uwagę Wodom Polskim na to. I poza tym... No ale trzeba zwrócić uwagę. Na razie chyba wszystko. Może sobie jeszcze coś przypomnę w trakcie. Dziękuję. Ponieważ jak zauważyłam u nas przynajmniej, nie są wyłączone te światła o 12, nieraz pierwsza godzina jest, jeszcze się świecą. Nie wiem, czy to jest jakoś synchronizowane, czy akurat jest jakoś osobno jest ten kawałek i że nie gaśnie wtedy, kiedy inne gasną. Bo przypuszczam, że jest jakiś problem z tym synchronizacją tych wyłączeń. Dziękuję. Tyle. Mogę jeszcze sobie, przypomniałem jeszcze jedno, bo w sprawie, ostatnio pisałem pismo w sprawie tego mostku na ulicy, na skrzyżowaniu ulicy do Pociesznej Wody z ulicą Nowy Świat i tam dostałem odpowiedź, że ten mostek był konieczny, żeby Wody Polskie miały dojazd do zapory, tam do tej tamy, to jakby można było prosić do wglądu korespondencję z Wodami Polskimi w tej sprawie. Dziękuję. Pani Józio? W związku z zapytaniami mieszkańców zwracam się z ponowną prośbą o przedstawienie informacji o postępowaniu mającym na celu uregulowanie drogi do Cieślówki i przejęcie jej na własne życie. Pan Jan? Może zacznę od, nie wiem, od grubszych, może od takich drobniejszych spraw. Tutaj chciałem się zwrócić do pana burmistrza z wnioskiem o zlecenie odpowiednim służbom wykonania przycinki gałęzi drzew rosnących na skarpie przy ulicy Poniatowskiego, przy drodze dojazdowej do ulicy Wiejskiej na wysokości willi Niespodzianka. Tam gałęzie drzew rosnących na tej skarpie, one już tak wchodzą na drogę, a tam jest jeszcze dodatkowo łuk tej drogi i widoczność jest naprawdę mizerna. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tam nad drogą wisi taki konar, który uważam, że też trzeba by było usunąć w związku z nadchodzącą zimą. To komuś na głowę, że tak powiem, oby nie. Ale może spaść i będzie wtedy, że tak powiem, bieda. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, również tutaj do pana burmistrza chciałem się zwrócić z wnioskiem o zlecenie wykonania prac naprawczych fragmentów nawierzchni w ulicy Wiejskiej. I w związku z wystąpieniem w ostatnim czasie bardziej intensywnych opadów deszczu wystąpiło zwiększone podmywanie gruntu pod asfaltem. Niestety ta droga ma to do siebie, że ona nie ma ani kanalizacji burzowej. Odprowadzenie wód deszczowych jest takie, jakie jest i tam następuje bardzo silne podmywanie asfaltu. To się wszystko zapada. Na wierzch wychodzą studzienki, zawory. I praktycznie to wszystko grozi uszkodzeniem. Raz, że po pierwsze tej całej instalacji, a dwa, że akurat ta droga służy zarówno pojazdom, jak i pieszym. I mówię, taki stan, tyle dziur i pęknięć i nierówności naprawdę jest dużym zagrożeniem dla użytkowników. I teraz może te grubsze sprawy. Szanowny panie burmistrzu, szanowna pani wiceburmistrz. Składając w dniu 5 września 2022 roku interpelację w sprawie unieważnienia przetargu na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radce Zdroju oraz odnosząc się do wyposażenia obecnie istniejącego placu zabaw, oczekiwałem bardziej merytorycznego odniesienia się do przedstawionych przeze mnie
pytań, a nie podszytych ironią ogólników. Zresztą nie są to tylko moje oczekiwania, ale również na konkretne informacje oczekują zaniepokojeni stanem wyposażenia placu zabaw rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola przy szkole podstawowej nr 1. Doskonale wiem, że przetarg został unieważniony w związku ze zbyt wysoką kwotą zawartą w ofertach. Czasem przeglądam jednak strony urzędowe i tym bardziej te strony, które dotyczą przetargów i znam jak gdyby od tej strony to uzasadnienie. Od odpowiedzi ze strony państwa, a właściwie to podpisała pani wiceburmistrz, oczekiwałem bardziej odniesienia się do faktu. Po pierwsze, braku ponownego ogłoszenia przetargu, jak to było w przypadku placu zabaw w szkole w Rabce Zarytym, a po wtóre, braku chęci do podwyższenia kwoty, którą przeznaczylibyście na budowę placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Dlaczego na przykład w szkole nr 4 było możliwe powtórne ogłoszenie przetargu na budowę tego placu i czym się różni szkoła podstawowa nr 1 w Rabce od szkoły podstawowej w Rdzawce, gdzie na budowę takiego samego obiektu można było przeznaczyć kwotę 450 tysięcy złotych. Natomiast w SP1 kwota 310 była nagle kwotą zaporową. Chcę nadmienić, że mówimy tutaj o inwestycjach czy działaniach wokół nich, dziejących się w tym samym czasie, czyli w okresie między lipcem a listopadem tego samego roku. Chcę zauważyć, że inwestycja w SP1 była pierwszą w kolejności rozpatrywana. Ponadto stwierdzenie, i tutaj cytuję, ustawione na terenie Zieleńca, jak pan napisał, to coś zostało przekazane szkole podstawowej nr 1 w Rabce Zdroju po zlikwidowanym przedszkolu nr 2. Jednocześnie informuję, iż elementy te były wykorzystywane przez dzieci uczęszczające do przedszkola nr 2. Świadczy o niedostrzeganiu świadomym lub nie tej subtelnej różnicy między przedszkolem a szkołą podstawową. Plac zabaw przy SP1 miał służyć nie tylko przedszkolakom, ale również dzieciom z zerówki i dzieciom z klas 1-3. Na koniec chcę zwrócić uwagę na różnicę między rozstawieniem a zamontowaniem urządzenia. Jest to różnica bynajmniej nie semantyczna, lecz praktyczna, związana z bezpieczeństwem dzieci. Ponadto obciążanie dyrektora odpowiedzialnością za to coś, co otrzymał w spadku i przeznaczył do użytku, jest również według mnie lekkim nadużyciem, gdyż atesty dopuszczają do użytku dany sprzęt dla ściśle określonej grupy wiekowej, a te różnią się zdecydowanie w wymienionych placówkach. I na koniec również tutaj posłużę się cytatem. Po przeprowadzonej rozmowie z panią dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Rabce Zdroju zaplanowano budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Koniec cytatu. Znając obecny stan miejskiej kasy, przytoczony cytat może wywołać jedynie gorzki uśmiech. Dlaczego? Od ponad 20 lat w ciągu kadencji 3 burmistrzów temat budowy hali w tejże szkole pozostawał w sferze planów i obietnic. I tak, wydaje mi się, należy traktować to stwierdzenie. I zawsze na tych obietnicach się to skończyło. Natomiast teraz, zakładając nawet szczerość deklaracji, zadaję pytania. Jaka jest sprzeczność w realizacji inwestycji? To jest po pierwsze. A po drugie, czy zaniechanie inwestycji w 2020 roku nie będzie teraz kosztować nas 2 razy więcej. To jest następna sprawa. Teraz jeszcze jedna. Wniosek, który chcę złożyć do rozpatrzenia przez pana burmistrza, dotyczy kilku problemów związanych z terenem dworca BUS w Rabce Zdroju, a zgłaszanych do mnie jako radnego z tego rejonu przez wielu mieszkańców,
którym leży na sercu stan estetyczny tego miejsca, jak również organizacja ładu przestrzennego i funkcjonalnego, wpływającego na bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców korzystających z infrastruktury znajdującej się w tamtym rejonie. Wiadomo, że realizacją transportu osób zajmuje się prywatny przewoźnik i jego obowiązkiem jest podanie do publicznej wiadomości aktualnego rozkładu jazdy przewozów i jego punktualna, terminowa realizacja. Inną natomiast kwestią jest organizacja infrastruktury służącej właściwej obsłudze ruchu pasażerskiego na terenie dworca, którego właścicielem jest Urząd Miejski w Rabce Zdrój. Zgłaszający problem mieszkańcy sugerowali konieczność podjęcia działań służących uporządkowaniu miejsc postojowych autobusów i busów oraz konieczność właściwego, czytelnego oznakowania stanowisk postojowych. Takie działania mają zdecydowany wpływ na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z usług transportowych, ograniczając poruszanie się pasażerów po placu manewrowym w celu odszukania właściwego pojazdu. No wiesz, czasami te sytuacje, które tam się zdarzają, to no, przypominają naprawdę tak chaotyczne ruchy osób, że no, to trudno jakoś to wyrazić. W sytuacji braku na dworcu osoby odpowiedzialnej za organizację ruchu, kiedyś taka osoba to się nazywa dyżurny ruchu, oznakowanie tabliczkami stanowisk i kierunków kursów mogłoby w istotny sposób wpłynąć na organizację bezpiecznego przemieszczania się pasażerów po terenie dworca, czyniąc go bardziej przyjaznym zarówno dla przewoźników, jak i ich klientów, pasażerów. Kolejnym wnioskiem skierowanym za moim pośrednictwem przez mieszkańców jest prośba o rozważenie możliwości zorganizowania w obrębie pasa drogowego między ulicą Jana Pawła II a placem dworcowym dwu-, trzy- lub czterostanowiskowego miejsca postojowego dla krótkiego parkowania. To jest 15-20 minut. W rejonie placu dworcowego znajdują się placówki handlowe, punkty gastronomiczne oraz ogólnodostępne toalety. Mimo istniejącego poniżej parkingu nie zawsze jest możliwość znalezienia wolnego miejsca. Wiesz, tam raczej przeważają postoje długoterminowe i te miejsca są z reguły dłużej zajęte. Zaparkowanie na placu manewrowym skutkuje mandatem karnym. Zorganizowanie miejsc do krótkoterminowego postoju we wskazanym miejscu również pozytywnie wpłynęłoby na komfort obsługi zarówno ruchu pasażerskiego, przywóz i odbiór podróżnych i bagaży, jak również klientów punktów handlowych i gastronomicznych. I ostatnią sprawą, z którą zwracają się do mnie mieszkańcy, to problem utrzymania czystości na terenie dworca busu. Zwracano uwagę na brak systematyczności w opróżnianiu koszy na śmieci. Sytuacja w sposób znaczący pogarsza się w okresie weekendowym. Wygląd tego miejsca w tym czasie nie wystawia nam najlepszego świadectwa w oczach przyjezdnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie wiem, pan burmistrz na piśmie się już będzie odnosił. Tak. Pan Marek Ciepliński. Dziękuję. Pan Michał. Proszę bardzo. Korzystając z okazji, ja przedstawię to na piśmie. Prosiłbym o lepszą kontrolę na terenie tego zagajnika naprzeciw budynków Chopina przy tej ścieżce. Tam spotyka się bardzo często pewna grupa ludzi o określonym charakterze, którzy po prostu nie dość głośno zachowują, to jeszcze pozostawiają po sobie ogromne ilości śmieci, które wiadomo
tym miejscu, gdzie ludzie idą z góry na Chopina czy do sklepu, czy idą ścieżką na osiedle, po prostu jest to niezbyt przyjemna wizytówka. Ponadto parę razy zwracano uwagę na to, że mało odbywa się kontroli na bulwarach. Ludzie zostają przez młokosów 14-15-letnich nieraz i znieważeni i ubliżani, bo po prostu czują się bezkarni. Jedzie samochód wieczorem z góry ścieżką, to oni po prostu spod tej wiaty, co tam jest, idą do tego lasku, tam na skarpę chowają się, policja przyjeżdża, czy nasze służby, oni z powrotem schodzą. Czy nie można by było tak od czasu do czasu zobowiązać kogoś, żeby patrol przeszedł sobie piechotą, spokojnie, nie rzucając się nikomu w oczy? Byłoby to na pewno o wiele większym postrachem dla nich niż z daleka widzący samochód. Buntował się komendant na temat rowerów czy hulajnóg. Też uważam, że taki pojazd by im nawet i lepiej posłużył. Ponadto prosiłbym również na skarpie, na wysokości lodowiska, rosną dwa drzewa. Jedno iglaste, drugie liściaste, które po prostu są zeschnięte, wysuszy. Ten liściasty mało, ten niech sobie stoi spokojnie, jak się przewróci, to krzywdy nikomu nie zrobi. Natomiast drzewo świer, które jest od 3 lat po prostu bez igieł, bez niczego, przy większym wietrze przewróci się na linię elektryczną, na tą wysokiego napięcia, co idzie wzdłuż lodowiska na stadion. I to trzeba by było jak najwcześniej po prostu tym się zająć. I trzeci problem, trzecia prośba, bo wiemy doskonale, że poprzednia rada uchwaliła organizację ruchu na terenie ulicy Roztoki, Brzozowej, Pocztowej i prosiłbym o to, żeby jak najszybciej ten problem rozwiązać, ze względu na to, że jest tak nasilenie ilości samochodów na tych ulicach, że po prostu nie ma możliwości nieraz nawet przejechać. Szczególnie chodzi o sobotę i niedzielę. I poprzednia rada wprowadziła, raczej uchwaliła, że ma być tam, mają być parkomaty na ulicy Brzozowej i Pocztowej. Uważam, że jak najszybciej należy to zrobić, bo ulica Brzozowa jest, co wspominałem, pięknie zrobiona, odnowiona i teraz po prostu będzie zniszczona bardzo szybko przy tym. Bo jeżeli przynajmniej będziemy mieli pieniędzy z parkomatów na naprawę dziur, które może za niedługo znowu powstaną w związku z tym. Proszę Państwa, w tej chwili nie ma na ulicy Brzozowej, Pocztowej możliwości zaparkowania czy przejechania samochód przy samochodzie. Dlatego prosiłbym o jak najszybciej przedstawienie po prostu nowej organizacji ruchu i zamknięcie tego problemu. Dziękuję uprzejmie. Tak, mam tu takie trzy. Z mostu, którego zjeżdżamy w jedną czy w drugą stronę przy policji, wytworzyły się dwie ogromne dziury. Jedną tam próbowali załatać, no załatali to o metr dalej się wytworzyła taka, że bida to no naprawdę już będzie niedługo problem, żeby się tam dziury nie wpaść tak, żeby bida wyjechać. To te dwie pozycje. Z jedną strony to jest w stronę Traczykówki, a w drugą stronę do zjazdu na Pocieszną Wodę. Również proszę o przyjęcie drzewek i krzewów wzdłuż drogi na w stronę Traczykówki, tu Nowym Światem i tak dalej. Też parę tam, jakby powiedzieć, obwisły, także że należałoby to usunąć, o ile to będzie usuwane wszędzie, to i tam można ten. Chciałbym, panie burmistrzu, że w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy na temat, tutaj pani się wypowiadała odnośnie informacji dla Ukraińców. Nie wiem, jak ta sprawa jest rozwiązana, co im się należy w sensie pobytu i tak dalej.
czy to jest już rozwiązane, czy to jest ten. I jeszcze tak byłem kiedyś tam, spacerowałem i ta górka zjazdowa, saneczkowa za osiedlem Orkana, tam należy wykonać zabezpieczeń, tam powyrywali troszkę tych ład i tam trochę porujnowali, pasowałoby tam, żeby to ktoś tam przejrzał i dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Dorota. Tak, skoro jesteśmy już w klimacie, że tak powiem, cmentarnym, bo tutaj dwie sprawy były poruszone, ja bym chciała zapytać, no bo tak z perspektyw nie bardzo widać, żeby nasza kaplica w Rabce na cmentarzu powstała. Czy nie rozważali państwo przekazanie tego w ręce prywatne? Żeby ktoś tą kaplicę przejął, nią gospodarzył, i żeby tam no, zaproponował, zainwestował i tam wynajmował, czy miał chłodnie, czy coś w tym temacie, żeby się ruszyło. Dlatego, że no, mijają już 4 lata, jak tutaj jesteśmy, zbliża się Wszystkich Świętych i no, jesteśmy narażeni, proszę państwa, na kolejny wstyd stania na tym cmentarzu przy grobach swoich bliskich i mało, że jest tam msza odprawiana, to nic nie słychać. Druga sprawa, no jest to w tragicznym stanie. Jest to naprawdę, bo okoliczne wsie mają fajne kaplice i jakoś jest to w sposób godny wszystko rozwiązane, a u nas no kolejna, wiem, że jest projekt, bo pan burmistrz chwalił się projektem, natomiast no mówimy tutaj o kondycji zakładów komunalnych, no i jakiejś perspektywy chyba w tym temacie nie ma. Więc tak stąd moje pytanie, czy byłaby taka możliwość? To jest takie pytanie, które rzucam tutaj tak przy okazji. Druga sprawa to jest pytanie, czy pan burmistrz zna już powód pęknięcia tej drogi Zakopiańska-Chabówka? Czy coś w tej kwestii się wyjaśniło? Tak, dobrze. I kolejna jakby moja prośba, że w ślad za pismem z roli zembalowej w Chabówce, jeżeli by była możliwość taka, chodzi mi o pismo pani Genowyfy, bardzo proszę o wsparcie, o remont tego odcinka drogi, w którym ona wymienia w piśmie na roli właśnie zembalowej. To tutaj przełożę na piśmie. No i chciałam zapytać, czy po ostatniej komisji, ja tam bardzo prosiłam o to, czy pan burmistrz napisał do pani prezes Wód Polskich odnośnie tej zgody na zabezpieczenie tego odcinka, gdzie jest planowany chodnik, czy tam już jakaś odpowiedź przyszła, czy nie, czy jaki tam jest w ogóle czas na tą odpowiedź, czy oni cokolwiek się odezwali. Czy... No to cudownie. To dziękuję bardzo. To wszystko. Dziękuję bardzo. Pan Paweł. Ja w sprawie, znaczy mieszkańcy zwracają się tutaj z prośbą o poprawienie przejezdności drogi na roli Sołtysówka. Jest to numer działki 309, łamane przez 2. Droga jest dość mocno zniszczona, powstało tam dużo nowych domów, no i proszą, żeby chociaż na obecny czas wysypać tłuczniem i wyrównać tą drogę. Droga oczywiście jest procedowany na chwilę obecną wniosek o przekazanie tej drogi gminie, także jeżeli by to było możliwe, to w najbliższym czasie o wysypanie tłuczniem i wyrównanie tej drogi. Tu mam pismo i numer działki, to będzie wiadomo, o które chodzi dokładnie. I tutaj jeszcze jest mieszkańcy. W sumie ja się zwracam do pana burmistrza z prośbą o stworzenie miejsc parkingowych przy basenie. To znaczy jest tam taki plac poniżej basenu. Mieszkańcy już tam pousuwali te swoje tam drewna czy jakieś inne rzeczy, płyty tam bodajże były, pousuwali to. Pozostały jeszcze jakieś nierówności, jakieś sterty ziemi. Można było to wyrównać i wysypać tłuczniem i po prostu ubić to, nie, żeby tam mogły samochody zaparkować, bo jak no jest piękna pogoda, to jednak tych samochodów tam stoi bardzo dużo. No, a stworzenie to nie jest teren prywatny, to jest teren Wód Polskich. Ja myślę, że tam nie byłoby problemu. Ja nie wiem, czy nawet miasto nie dzierżawi tego terenu od Wód Polskich. Można było to wyrównać i po prostu
udostępnić no, turystom, którzy przyjeżdżają, bo jednak na Maciejową bardzo dużo osób chodzi. I jakby nie patrzeć, no, jest bardzo znana, nie tylko w Radce, ale w Krakowie. Z Krakowa bardzo dużo osób przyjeżdża. Wystarczy wejść na internet i sprawdzić sobie Maciejowa, to bardzo, bardzo dużo haseł z tym miejscem się pokazuje. I tak, i też dotyczy właśnie Maciejowej, żeby tam na samym szczycie, bo szczyt Maciejowy jest praktycznie tu, gdzie zostaje zamontowane te ławostoły. I dobrze by było zamontować tam taką tabliczkę informującą, że w tym miejscu znajduje się szczyt Maciejowej, bo Maciejowa to nie jest schronisko. Schronisko leży na troszkę w innym miejscu, na bodajże przy słop, tak. A Maciejowa jest tu, gdzie się po prostu u góry kończył wyciąg. Jakby można było tak teraz, znaczy no modne. Dobrze jest informować się ludzi, gdzie się znajdują, nie? Gdzie jest ten szczyt, nie? Tej Maciejowej. Tak podejrzewam, że wszyscy myślą, że przy schronisku, no ale jednak to nie jest tam. Tutaj też mam pismo i chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co pan Skopon tutaj wcześniej wspomniał, dotyczy ulicy Roztoki głównie. Uważam, że tam parkometr nie należy montować, dlatego że głównie tam parkują listonosze. Listonoszy jest na poczcie ponad 20 osób i oni przyjeżdżają samochodami. Pocztowo. Tak, o pocztową, przepraszam. No. Ponad 20 samochodów przyjeżdża, no nie wszyscy, ale duża część. Oni przyjeżdżają, zatrzymują się na dwie godziny, żeby przyjść, odebrać ładunek i pojechać w rejon. I montowanie parkometrów to jest bez sensu, w mojej ocenie. A przejezdność uważam, że nie jest utrudniona. Samochody parkują po jednej stronie, a druga strona jest wolna i spokojnie można przejeżdżać. Ale pan mówił, ale panie Michale, pan powiedział, że na Pocztowej i na Brzozowej. Słyszałem. Tak. Dobrze. Halo, dobra. Panie Pawle, to już wszystko? Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję, pani Dorota. Pani Aleksandra. Dziękuję. Ja chciałam tylko powiedzieć tak, zapytać o jedną rzecz, ale myślę, że to będę sama musiała podejść pewnie do tego, do wydziału. Chodzi mi o osiedle Ryplówka w Radce, ponieważ, dlaczego pytam? Ponieważ ja tam byłam, bo zostałam poproszona przez kolegę radnego, który akurat nie mógł uczestniczyć w tej wizji lokalnej na tej ulicy. I tam chodziło właśnie o ustawienie zmiany tonażu wjazdu, żeby tam nie był mniejszy tonaż ustawiony, znak przede wszystkim. No droga fatalna jest, faktycznie fatalna, ale jest ten fatalny odcinek na odcinku od wjazdu z Zakopiańskiej tak do 3/4 góry. Tam jest treblinka ustawiona i ona jest taka, że tak powiem, zdeformowana. Ale dalszy ciąg drogi też nie wygląda najlepiej, zwłaszcza, że ciężkie samochody zniszczyły niektórym właśnie skarpy, ogrodzenia. I tutaj pamięta pan chyba, jak byli ci mieszkańcy z tej ulicy wtedy i mówili i prosili o naprawę. Teraz mam pytanie, czy cała ta droga jest uwzględniona w tym projekcie, że tak powiem, poprawy i naprawy, czy tylko do tego momentu tej skończenia się jak gdyby tej treblinki i to tyle. Ale to tak mówię, że tak powiem, sama sobie rzucam pytanie, bo pewnie pan też nie ma tej wiedzy, a ja podejdę najwyżej do wydziału i zapytam. Tylko jest prośba taka, że jeżeli rzeczywiście tam tylko chodzi o 3/4 tej drogi, to według mnie to jest za mało, bo tam by trzeba było do samej góry ją po prostu poprawić, posprzątać i to ogrodzenie tam, tą skarpę niektórym tym mieszkańcom. Jak już robić, to już robić, żeby to była całość taka. To tak na tej zasadzie bym chciała po prostu, żeby to była całość drogi, a nie tylko kawałek drogi, bo to ma wtedy sens. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa również dotyczy drogi, bo swego czasu wiem, że tam była sytuacja taka, że było mówione głośno i wyraźnie na temat do Pociesznej Wody drogi po prawej stronie Poniczanki. Nie strona bulwarów, tylko przeciwna, równoległa. I tam miał być remont tej drogi. I są pytania od mieszkańców, kiedy będzie ten remont tej drogi. I jest też pytanie o progi, gdzie powiedziano mi, że były zapewnienia ze strony tutaj radnego, że są progi i można je jeszcze dołożyć na tej ulicy. I to właśnie zaraz tutaj przy wjeździe do Pociesznej Wody, bo tutaj nabierają prędkości samochody, a później dopiero próg jest chyba przed basenem.
basenem, starym basenem poniżej, tak. Tak. No, ale tutaj na samym wjeździe nie ma tego progu tutaj akurat. Prosiono też, żeby ten próg. Dlatego pytam, i kiedy będzie remont tej drogi wykonany. Poza tym tak samo jest tam ulica boczna od Pociesznej Wody. Przed zakładami ZWiK-u w prawo idzie tak do góry. Tam jest po prostu tragiczny kawałek drogi. Tam jest tragiczny kawałek drogi i po prostu też jest prośba od tych mieszkańców, że oni z tego czasu sami, z własnych środków wyasfaltowali tą drogę. Później były jakieś tam roboty wykonane na tym odcinku drogi. Nikt tego nie posprzątał, nie wyrównał, nie zrobił, więc proszą, żeby tą drogę jakoś z powrotem przywrócić do takiego stanu, jaki była, czyli żeby ten asfalt wylać, te dziury połatać. To nie jest duży odcinek, tam naprawdę nie jest duży odcinek. To jest boczna w prawo tak droga. To jest sprawa następna. Tak, bo to po prostu tak, bo kolega pisał tutaj pismo, a ja też zostałam, że tak powiem, upoważniona przez mieszkańców do interwencji, do zapytania, że tak powiem. Następna sprawa. Ja mam tu przed sobą uchwałę dotyczącą, w marcu żeśmy tą uchwałę podejmowali w tym roku, odnośnie bezdomnych zwierząt, psów, kotów i innych. I jest problem niestety z kotami, duży problem jest z kotami bezdomnymi. One w tej chwili się gnieżdżą, szukają miejsca. Są osoby, które się litują, dokarmiają te koty. Z tej uchwały, którą myśmy podjęli, wynika, że miasto finansuje to wszystko. Że są dwie poradnie weterynaryjne, które, że tak powiem, mają w obowiązku i miasto to płaci. Ja mam tylko pytanie, czy ta uchwała rzeczywiście jest realizowana przez miasto, rzeczywiście te przychodnie dostają te pieniądze, czy rzeczywiście jest możliwość taka, żeby zgłosić i ktoś przyjdzie i zabierze te kociaki, na przykład wysterylizuje, czy odwiezie, na przykład, nie wiem, do, tak jak psy odwozimy na przykład do tego, do schronisk, czyli koty też do schronisk, bo to zapewnia ta uchwała. I ta uchwała nas jak gdyby w tym momencie zobowiązuje do takich działań. Czy jest to wykonywane? Bo z tego co wiem i co mi mówią mieszkańcy, to właśnie nie. To właśnie nie. Że dużo jest kotów bezpańskich, dużo małych kotów jest, dokarmiają te koty, ludzie pomagają jak mogą, ale myślę, że to na dłuższą metę na pewno pomaga, ale nie rozwiązuje problemu. Nie rozwiązuje problemu, bo jeżeli one nie zostaną wysterylizowane, to automatycznie mamy znowu na wiosnę następne mioty, które się znowu rozprzestrzenią. Więc może jakoś uczulić, nie wiem, kto nad tym będzie, kto to w ogóle wykonuje, te rzeczy, te sprawy, na przykład, nie wiem, czy to Straż Miejska. Proszę? Pracownik. Tak. Ale zostało to do wysokości kwoty już zrealizowanej, tak, tak, tak. Czyli ta kwota już została wykorzystana, tak? Na ten rok, tak? Tam jest 80 tysięcy, tam jest 80 tysięcy na ten cel i to już zostało wykorzystane, tak, w tym roku, tak? Czyli już nie ma możliwości, że jakby ktoś zgłosił na przykład, że są koty do zabrania, wysterylizowania, to raczej nie ma już takiej możliwości. Tak? Znaczy, jeżeli będą wnioski, właśnie to przyjdziemy do Państwa na radę i powiemy, że jest taka ilość wniosków i wtedy trzeba byłoby ewentualnie taką kwotę przesunąć. Rozumiem, czyli tylko w tym momencie, tak? Czyli są te. To jest, nie o to mi chodzi, bo po prostu są pytania i ludzie nie wiedzą, co, gdzie mogą iść z tym problemem, jak sobie poradzić z tym problemem, ale mogę spokojnie odpowiedzieć, że na ten rok nie ma środków, chyba że zwiększymy dotację, tak? Rozumiem. Rozumiem. No 80 było przeznaczone na ten rok. Dobrze, dziękuję, tu z mojej strony wszystko. Pan Dariusz? Dziękuję uprzejmie. Panie burmistrzu, pytanie jedno. 5 września złożyłem pismo. Nie dostałem na nią odpowiedzi w sprawie bocznej podhalańskiej, w sprawie tego montażu tej lampy. No i nie wiem, czy przeoczyłem gdzieś, czy nie przeoczyłem, no nie wiem. No nie dostałem odpowiedzi na pismo, a pan mówi, że się wysyła. Ale to już nie pierwszy raz, jak ja mówię. Tego pisma nie otrzymałem. Prawie tej lampy, nawet w budżecie jej nie ma, a tym się mówi różne rzeczy, to jest jedno. Tak samo widzę, że ten kredyt będziemy brać, myślę, że całkowicie ta sierantówka się tam znajdzie na przyszły rok w budżecie, oprócz nie muszą być kwiaty, oprócz
tylko kanalizacji i rur. Myślę, że ten asfalt też będzie. No zobaczymy. Czekam na razie spokojnie, jak ja to mówię. I takie pytanie, bo rodzice ze szkoły numer 2 pytali się mnie, jak w ogóle będzie przebiegała nauka w okresie zimowym, bo słyszą różne plotki chodzą, że będzie zdalnie. Żeby to, jak ja mówię, uspokoić, to może pan odpowiedzieć na to? To jest to. Mamy. To może pani wiceburmistrz. Bardzo. Ja może tak ogólnie o tych szkołach powiem dla ogólnej wiadomości. Rozmawiałam z panią dyrektor szkoły numer 2, bo rzeczywiście do mnie też jakieś głosy dotarły po zebraniu. Pani dyrektor przeczytała rozporządzenie ministra Czanka, który powiedział wyraźnie, że w przypadku, gdyby była jakaś niska temperatura i byłyby takie warunki niedogodne, to jest możliwość zawieszenia zajęć, czyli przeprowadzenia zajęć zdalnych. Na dzień dzisiejszy u nas w gminie nie ma takich planów i o tym dyrektorzy dobrze wiedzą. Mamy zapewniony węgiel, bo tylko szkoła Rdzawka bodajże opala węglem, więc ma zabezpieczenie na całą zimę. Natomiast pozostałe szkoły wystąpiliśmy o tą osłonę dla gazu i planujemy grzać i uczyć normalnie, tak jak jest przewidywane. Musiałoby być coś wyjątkowego zdarzyć się, ale to w skali kraju. Na dzień dzisiejszy gmina takich założeń nie ma. Dyrektorzy o tym wiedzą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze. I tak, tamto mamy jedno w sprawie tej. I czemu nie? Dzisiaj nie mam dużo. Dzisiaj nie mam dużo. I nawiązując do tego, co pani Dorota powiedziała, tu tak widzimy, dajemy pieniążki na remont cmentarza do Ponic, do Zartego. Faktycznie u nas na Zabornin, na Klińskiego ta kaplica wygląda jak wygląda, tam widzę, że żadnych inwestycji, co na to wygląda, że urząd będzie resztę pobierał pieniędzy z tego, z Ponic i z Zarytego, jak my sponsorujemy zakłady komunalne? Przecież nie zostały podniesione kwoty. No ale nie, bo ja już powiedziałem, jak dzielimy, pani burmistrz, to jest pytanie do pana burmistrza. Dobrze, ale nie, bo jeszcze nie skończyłem. Ja już mówiłem do pana burmistrza za początku kadencji MOLI, jak dzielimy, dzielimy równo. A nie tak, że komu pasuje, to damy, komu nie pasuje i nie dajemy. A kaplicę na ulicy Kilińskiego pomijamy, jak ja to mówię. Pan burmistrz. To jest, no to jeszcze wcześniej bym prosił o odpowiedź. Tak, tak. To odpowiedzieć. Znaczy, co do pisma. Wszystkie pisma was, państwa jako radnych, wędrują przez biuro rady. Myślę, że pani Beata do tego się odniesie. Tak, tak, proszę. Bo na pewno nie lekceważymy żadnych pism, które państwo kierujecie, tak samo jak i mieszkańców. I mamy to, o czym już parę razy sekretarz też mówił, tak zwany EZD, czyli elektroniczny obieg dokumentów. I mamy podgląd na dokumenty, które są złożone i jeżeli się kończy termin, to jest przypomnienie. Jeżeli termin minął, to jest na czerwono. Więc takie rzeczy w ogóle nie powinny się zdarzyć, panie Darku. Mam nadzieję, że pani Beata na to odpowie. Natomiast co do kaplicy na cmentarzu, to jest złożony wniosek o pozwolenie w starostwie na wybudowanie tej kaplicy, bo ta kaplica jest w stanie dramatycznym. Jak przyszedł kiedyś gość i powiedział, że on ostatnio w Rabcu był w 86 roku, był na pogrzebie kogoś z rodziny i powiedział, nic się na cmentarzu nie zmieniło. I to niestety jest bardzo smutne, to o czym mówi pani Dorota i o czym mówi pan, ale chcemy, żeby ten projekt kaplicy, żeby się uprawomocnił, żeby je można było wybudować. I jak najbardziej jestem za tym, żebyśmy to zbudowali, też my jako gmina, bo zakład też tego nie zbuduje. No, no niestety, no tak to wygląda, szanowni radni. Panie I też przyjdę do was i też będę prosił o to. No raczej, ale raczej tego nie weźmie nikt. Ale nie momencie. Panie burmistrzu, chciałbym jeszcze. Dobrze, dobrze. Nagłośnienie, żeby można było tam się pomodlić przy bliskich, bo teraz już nikt ludzi trzyma, że tak powiem, ciało w domu. No, nie trzymają. Nie. Myślę, że nie trzymają. Dobrze, temat kaplicy na pewno będzie wracał. Panie Darku, pan Darek. Chciałbym jeszcze, panie burmistrzu, bo jeszcze nie wszystko. Ale może pani Beata odpowiedzieć na to pierwsze. Ja teraz chcę dostać odpowiedź od pana w sprawie tej lampy bocznej i tej odwodnienia. To, co było. To było, nie, ja mam, bo ja sobie zrobię, to było 5 na sesji składane. Może co powiedzieć, bo szanowni radni,
No ale pan burmistrz, jak była odpowiedź, to nie da rady w stanie teraz stwierdzić, czy będzie założona ta lampa w budżecie, czy nie będzie, czy ja. Dobrze, to może tak. No ale pani, dobra, pani, wydział. No ale... Pani Beata wyjaśni sprawę obiegu pism i odpowiedzi. Dobrze? Dzień dobry państwu, szanowni radni. Ja chciałam wyjaśnić procedurę, bo tak już jak państwu przedstawiałam na początku roku, że zmieniły się obiekt państwa wniosków, interpelacji, zapytań. Państwo jak składacie interpelacje i zapytania na piśmie, one są po prostu rejestrowane w systemie elektronicznym i państwo te odpowiedzi otrzymujecie na własne poczty mailowe, służbowe. I tamte odpowiedzi otrzymujecie. My mamy system i każdy z państwa, jeżeli ma jakieś wątpliwości odnośnie odpowiedzi, których otrzymał, może podejść sobie do biura rady, bo to jest w systemie elektronicznym. Więc jak tutaj pan wspomniał, burmistrz i pan sekretarz, no jest podgląd pana burmistrza i pana sekretarza. Nie ma możliwości, żeby wniosek dzisiaj po prostu był później do państwa wysłany, czy żeby poszedł po terminie. Natomiast jeżeli państwo wolicie mieć taką wersję czasami do ludzi, żeby pokazać, bo wiadomo, że ludzie państwa zobowiązują do pewnych rzeczy, to tak samo są na BIP-ie te informacje, albo można podejść do biura rady. Ja państwu wydrukuję taką odpowiedź. Natomiast nie ma innej możliwości, tylko państwo od razu otrzymujecie te odpowiedzi. Natomiast ja mogę podejść do biura rady i z 5 września, bo wszystkie odpowiedzi są, także mamy w systemie i mogę panu wydrukować. Dobrze, jak najbardziej. Nie, bo jeszcze nie skończyłem. Dobrze. Aha, jeszcze tu kolega podpowiada, że jeżeli państwo potrzebujecie na przykład pomocy przy obsługi poczty, bo może się tam zawiesić albo jakieś problemy techniczne, to on pomoże i może ściągnąć państwu pocztę albo pomóc w obsłudze pani poczty. Pani burmistrz, jeszcze jedno. Także dziękuję pięknie. Pani burmistrz, jeszcze jedno takie pytanie, to co też pani Dorota zadawała w sprawie, bo ludzie w sprawie tej chabówki, tej drogi. Bo jest tak, droga jest uszkodzona, dzisiaj jest zamknięta, jak to mówi, jeden pas. Niedługo wejdą, będą robić na Potaleńskiej skrzyżowanie, no i nam rabkę odetną, patrząc, bo mi się wydaje, że ten dom, bo to droga pod powiat należy. No i jakie jest w ogóle... Nie powiatła? To jest gmina. Nasza. Tak? Można? Szanowni radni, jeżeli chodzi o tą inwestycję, to wygląda to w ten sposób. W momencie, gdy pojawiła się ta pierwsza szczelina, nasi pracownicy pojechali tam w poniedziałek. We wtorek poprosiliśmy o spotkanie przedstawicieli firmy, inwestora, który wykonuje tą inwestycję. Umówiliśmy się na tym spotkaniu, że w środę będzie geolog i że zostaną wykonane odwierty, jaka jest podbudowa, co tam faktycznie jest. Zadaliśmy pytanie również firmie, która to robi, że dotychczas ta droga była zbudowana, nic się z nią nie działo. W momencie jak oni weszli z inwestycją, to dopiero zaczęły się dziać właśnie takie rzeczy. Wcześniej nic się z tą drogą nie działo, mimo że ciężary też różne tam przejeżdżały o różnym tonażu. W czwartek po tym spotkaniu pracownicy właśnie jak również pojechali zobaczyć, jak ta droga wygląda, że szczelina się powiększa. Wysłaliśmy w piątek pismo do powiatowego inspektora nadzoru, do wojewódzkiego inspektora nadzoru. Natomiast wczoraj widząc, że szczelina powiększa się nadal, zadzwoniłem do dyrektora PKP w związku z planowaną inwestycją, że będziemy musieli podjąć działania. Zadzwoniłem również do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego, żeby wykonali tutaj kontrolę. I dzisiaj wiem, że dzisiaj tam chyba mieli być pracownicy powiatowego inspektoratu nadzoru, natomiast jutro mają być z wojewódzkiego inspektoratu nadzoru. I jeszcze jedna rzecz, poprosiliśmy też Politechnikę Krakowską o fachowe wsparcie, no bo oni tam mają ten Wydział Budownictwa Drogowego, tam mają fachowców, którzy się na tym znają, żeby nam właśnie pomogli. Z tego względu, że firma, która wykonuje inwestycje, twierdzi, że to nie ma nic wspólnego związanego z ich inwestycją, więc musimy tutaj, mówiąc krótko, zgromadzić argumenty po naszej stronie. No to potrwa też, tak? Dziękuję. Pewnie tak. No i no, ludzie się martwią, powiem państwu, także jak ten pas będzie, jak będzie tak jeden zamknięty i zaczną robić tu pomiędzy Potaleńską a Zakopiańską, no to będziemy za przeproszeniem, wiecie w jakiej sytuacji. Chciałbym jeszcze to dokończyć, o czym powiedział przed chwilą pan Darek, bo tamtą część buduje inna firma, natomiast w tą stronę buduje jeszcze inna firma.
I gdy rozmawialiśmy o tej inwestycji tutaj, tak jak Pan mówi, przy ulicy właśnie Zakopiańskiej i Podhalańskiej, to zadałem im pytanie, w jaki sposób planują zrobić tam organizację ruchu, tak żeby można było, mówiąc krótko, przejechać, bo jak Państwo wiecie, tam idą tam jakby dwie części. Jedna część to jest obok, między drogą obecną i torami, to jest ta część inwestycyjna, i druga część jest jakby po drugiej stronie torów. I powiedział właśnie przedstawiciel firmy wykonawczej, że w momencie, jak będą mieli podpisaną umowę, czyli w ręce, bo na razie rozstrzygnięto przetarg i nie mieli podpisanej umowy. Więc powiedział, że jak będą mieli to w ręce, to przyjdą do nas. Tak żeśmy się umówili. Dziękuję bardzo. Panie Darku. Dziękuję. Wszystko tak? To tak jeszcze pani Ola. Ja tylko chciałam wrócić do pytania, które może pan burmistrz, to znaczy umknęło. Mnie odpowiedź, a panu pewnie pytanie dotyczące właśnie do potocznej wody, drogi i chodnika i tam, że tak powiem, remontu tej drogi. Czy coś więcej wiadomo na ten temat, czy są środki i kiedy ewentualnie? Znaczy tam jest między innymi ta kwestia związana ze zgodą Wód Polskich, stąd między innymi wybieram się do pani dyrektor. Ale również to jest dopiero na etapie projektu. I teraz tak, była sugestia ze strony mieszkańców, żebyśmy rozważyli docelowo tu, gdzie jest dojazd do domów, żeby była droga tak jak w dotychczasowym kształcie, natomiast tam dalej, żebyśmy się zastanowili na przykład nad ulicą jednokierunkową. To była jedna sugestia. Druga rzecz była taka, co do tych ewentualnych progów zwalniających i ścieżki obok drogi, żeby akurat również była, żeby można było, mówiąc krótko, przejść tam i z powrotem na przykład. Natomiast ta część, o której pani mówi, tam gdzie ci mieszkańcy sami inwestowali, właśnie poprosiłem pana Adama, żeby sprawdził i wydział inwestycji, jakie tam inwestycje były robione przez gminę. Nic tam nigdy nie było robione. Faktycznie ci mieszkańcy robili była tam sami. Ale przez gminę nie było. Tak, oni ale sami tam. Ale właśnie mam pytanie takie, czy ewentualnie, bo to, co pan mówi, to jest naprawdę jeszcze daleko do realizacji tej, do pociesznej wody, ale chociaż ten odcinek tej drogi, gdzie ci mieszkańcy naprawdę, tam są takie dziury, żeby dojechać, żeby chociaż sam ten odcinek tej drogi dojazdowej do tych kilku budynków poprawić, zrobić, zanim ruszy ta inwestycja całej do pociesznej wody ulicy. Tam nie wystają. Nie, tam jest część tam asfaltowa, tam jest część. Oni asfalt tam jest od wylali. Drogi tej do pociesznej wody jest kawałek zwykłego. Do domów, do podjazdu. Tak, są studzienki wodno-kanalizacyjne, ale i dopiero później jest asfalt wylany. I tak musielibyśmy rozpocząć procedurę przejęcia tej drogi na zasadzie takiej, że ci mieszkańcy by nam przekazali. Myślę, i że żebyśmy... to jest chyba gminna droga, to nie jest mieszkańców. Oni chyba to zrobili w ramach własnych środków, ale to nie jest chyba ich to droga. Ja sprawdzę, bo ja tej wiedzy nie mam. Więc natomiast wiem, żeśmy nie robili tam nic. Gdyby rzeczywiście była taka możliwość, żeby na przykład tą drogę wyremontować w pierwszej kolejności, bo tak jak pan mówi, cały proceder tej dopociesznej wody to jeszcze potrwa na pewno trochę, a tutaj by była poprawa dla tych ludzi. No jest naprawdę, widziałam, byłam i nie mogę powiedzieć, że przesadzają, bo rzeczywiście droga jest fatalna. No, dziura na dziurze i taka prawda. Więc gdyby się to udało, to myślę, że będą wdzięczni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie burmistrzu, bo tu dostałem odpowiedź. Doprecyzowanie. Ja myślę, że jasno się tam doprecyzowałem, może w ostatnim piśmie. To chodzi o Boczną Podhalańską naprzeciwko Hotelowca. O to mi droga chodzi. No, bo tu w piśmie zostało mi napisane, nie mówię, może jak złożę, może nie doprecyzowałem jaśnie, ale ja jak zawsze pytam, pytam o jedno i to samo, o Boczną Podhalańską od prawej strony naprzeciwko Hotelowca. Chodzi mi o tą drogę. Chciałem doprecyzować, bo tu mi napisano, że nie doprecyzowałem przy ostatnim. I tyle. Dziękuję. Pół minuty. Pani Ola. Pół minuty. Jeszcze mi się coś przypomniało. Panie burmistrzu, nie pamiętam kiedy, uczciwie mówię. Nie było to na piśmie. To było słowne pytanie do pana burmistrza. A propos tego domu Solanki, który stoi na bulwarach, jest zamknięty. Cały sezon był zamknięty. I moje pytanie było, ja wiem, że myśmy uchwalali, że ktoś to dostał na 5 lat. Tylko pytanie, dlaczego to było zamknięte? Jakie my mamy z tego korzyści, że ktoś dostał dzierżawę tego budynku i praktycznie jakie to są kwoty dla nas jako miasta?
I tylko to o to pytam. Dlaczego jest to zamknięte? Nic tam się nie dzieje praktycznie i czy ktoś, ten ktoś, kto dostał to na okres 5 lat dzierżawy, czy płaci rzeczywiście tą dzierżawę, jakie mamy z tego zyski? Dziękuję. I to pytałam. Panie burmistrzu, ja już mówiłam, no będę pisać, no nie ma sprawy, znowu. Dobrze, dobrze. Panie Janku. Ale pan cały czas notuje, więc może to zanotować. Staram się. No to bardzo, proszę, ja napiszę o no. Ja też napiszę. Dobra. Już? Tu mi się zapodział jeszcze jeden taki wniosek. I tutaj, bo ja już dwukrotnie składałem wniosek o pilne podjęcie przed Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prac związanych z remontem budynku gospodarczego, a raczej drewnianej wiaty przy budynku znajdującym się w zasobach ZGM przy ulicy Jana Pawła II 53, to jest willa Janówka. Jeden wniosek złożyłem w dniu 28 października, drugi, który był uzupełnieniem i ponowieniem poprzedniego 25 listopada 2020. W obydwu przypadkach wnioskowałem o pilne podjęcie prac remontowych zabezpieczających przed zawaleniem się mocno już nadwyrężonej konstrukcji, która stanowi zagrożenie nie tylko dla mieszkańców budynku Janówka, ale również dla mieszkańców sąsiedniej posesji. Do dziś wniosek pozostał bez reakcji. Efektem tak niefrasobliwego podejścia do zgłaszanych problemów jest zawalenie się konstrukcji na sąsiednią posesję. Na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Teraz pozostaje jedynie podjęcie prac rozbiórkowych i porządkowych, o wykonanie których wnioskuję. Bo no, na pewno nie powinno się to, jak gdyby, nie powinno się liczyć na to, że właściciel sąsiedniej posesji, na którą się to zawaliło, że on to usprzątnie. No po prostu trzeba to zrobić. No niestety ktoś w ZGM-ie tą sprawę zawalił. Dziękuję. Dziękuję. Czy już, aha, tutaj jeszcze pan Piotr. Pan Piotr? Szybko. Dobra, mów. Już. Ja? Tak. Dobra. Na ulicy Norwida znajduje się taka ruina. Kiedyś to był pensjonat Perkos. Tam już się zwalił dach w połowie. Niestety mieszkają tam. Ktoś tam mieszka, o, że tak powiem. Policja o tym wie, bo przyjeżdża, robi kontrolę, tylko że przyjeżdżają już w tym czasie, kiedy tam już nikogo nie ma, bo już idą do pracy. Zbliża się zima. Za chwilę ten dach, który ledwo tam się trzyma, będzie dodatkowo obciążany śniegiem. Grozi to katastrofą budowlaną i zagraża to zdrowiu tych, którzy tam mieszkają nielegalnie. Ja mam taką prośbę do pana burmistrza, żeby u komendanta policji, że tak powiem, poprosił, żeby te patrole przyjeżdżały tam wtedy, kiedy mogą ich zastać, czyli po pracy albo w nocy, bo to naprawdę grozi nieszczęściem. To jest jedna rzecz. Proszę o założenie progu zwalniającego na ulicy Nowy Świat w okolicy skrzyżowania z ulicą Cichą. Montaż lustra przy skrzyżowaniu ulicy Ogrodowej z ulicą Polną. Namalowanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Nowy Świat z ulicą Krótką. Tam jest bardzo niebezpiecznie. I montaż dodatkowego znaku zatrzymywania się i postoju na ulicy Polnej przy skrzyżowaniu z ulicą Gorczańską. I dziękuję bardzo za wytłuczniowanie łącznika na ulicy Gorczańskiej. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Pan Paweł? Ja sobie przypomniałem jeszcze, koło szkoły na ulicy Poniatowskiego, koło szkoły podstawowej, jest takie zagłębienie w chodniku. To dość głębokie tam będzie, na, nie wiem, czy ten, zapadła się ta kostka tam niżej troszkę i po prostu jest tam gdzieś 10-15 centymetrów. Pasowałoby, żeby to właśnie ktoś podniósł, podsypał i żeby to nie doszło do jakiegoś wypadku. No, jest to teren gminy, więc dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Ja.
bo to nawiązując do pana Ptaka, bo mówił tu o tych znakach. Na ulicy Gorczańskiej, jak się łączy z Aleją Tysiąclecia, tam nie ma w ogóle żadnego znaku i tam nie wiedzą ludzie, kto ma pierwszeństwo. Żeby tam jakiś znak postawić. Tu już jakiś mieszkaniec tam zgłaszał jakiś czas temu, ale żeby postawić tam znak albo ustąp pierwszeństwa, albo stop. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś? Dobrze, nie widzę. Wyczerpaliśmy temat. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 56. sesji Rady Miejskiej zamykam posiedzenie sesji. Dziękuję Państwu bardzo.